Szanowni Państwo, zanim otworzę sesję Rady Miejskiej, pozwolę sobie przedstawić panią poseł, panią Halinę Szymiec-Raczyńską, panią wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzisiaj mamy temat funkcjonowanie służby zdrowia na terenie jednostek i to jest w późniejszym czasie, jest przewidziane na godzinę 13. Pani poseł w tej chwili wraca ze Stronia, króciutko tam pani poseł była i niestety musi wracać, bo ma dość nieprzyjemną sytuację rodzinną. Nie należy, bo nie będę już o szczegółach tutaj mówił. Więc tylko chciała się pani poseł przywitać. W gabinecie przewodniczącego rozmawialiśmy właśnie na temat funkcjonowania i co należy zrobić. Poinformowałem, że byliśmy z przewodniczącą Komisji Uzdrowiskowej u pani prezes SCM-u w Polanicy. Więc tutaj doszliśmy do porozumienia z panią poseł i Stronie też wie, że po świętach planowane będzie spotkanie, prawda? Może kilka słów pani poseł, bardzo proszę, oddaję głos, dobrze? Ja mam dość mocny głos, mogę tu? Bardzo proszę, bardzo proszę. Tak, poznałam sytuację, że panowie państwo już przedstawili, tutaj pan również przedstawił, jak wygląda sytuacja, że niestety dla osób, szczególnie starszych, nie ma się jak dostać po pomoc medyczną do granicy, ponieważ komunikacja akurat nie istnieje. W związku z czym zobowiązałam się zorganizować spotkanie w drugim tygodniu świątecznym, bo pierwszy jestem w Sejmie. Najpierw będę rozmawiała sama z panią prezes szpitala w Polanicy, zobaczymy co by się dało zrobić, a potem zorganizujemy takie spotkanie już również z Narodowym Funduszem Zdrowia. Będę chciała otrzymać pisma tutaj od państwa o tych wszystkich problemach, jeszcze wymienionych, gdzie będę mówiła ministerstwie, z panem wiceministrem Neumannem, żeby to jakoś wspólnie wypracować rozwiązanie. Ja dobrze wiem, jak zagubieni są szczególnie starsi ludzie, kiedy są chorzy, kiedy są samotni, kiedy no, nie wiedzą, gdzie się udać po pomoc. Nie może być tak, że zadanie właśnie to, żeby szybko bez pomocy albo bardzo dużym oczekiwaniu na pomoc, szczególnie wtedy, kiedy tutaj do państwa zapita duża grupa turystów w okresie czy też zimowym, czy wodnych turystów i taka reakcja to niestety jest wykorzystywana przez więcej niż ilość mieszkańców, jaka jest na terenie. Nie wiem, czy fundusz wziął pod uwagę ilość okresowych wzrostu osób potrzebujących na waszym terenie, czy nie. Będę chciała z tym wszystkim zapoznać. Obiecuję, że to, co będzie można zrobić, jak będzie można pomóc rodzinom, to będę się starała za szybko zadać wam pomoc. Dzisiaj niestety muszę kończyć, jest mi przykro, ale w pewnych sytuacjach życiowych się ani nie zapanuje, ani nie przewidzi. Także na pewno przyjadę do was na taką dłuższą, spokojną rozmowę. Także dziękuję bardzo. My dziękujemy również pani poseł, na pewno będziemy prowadzić rozmowę. Ja pozwolę sobie prowadzić. Planowane było spotkanie na godzinę 13 z przedstawicielami, jak również pani poseł była w Stroniu, no ale okazuje się, że mama zmarła w ten sposób, ale nie chciała
że tak powiem, nie chciała być posądzona o to, że nie przyjeżdża, że nie kontaktuje się, a jest wiceprzewodniczącym Komisji Sejmowej Zdrowia, więc myślę, że tutaj jeśli składa deklarację pani poseł, to będziemy mogli tutaj cokolwiek zadziałać w kierunku tej pomocy ludziom pomocnej świątecznej, co jest dla nas bardzo, bardzo istotne i Baskonia też razem ze Stronią. Zresztą dzwoniła dzisiaj też również pani doktor Ksiąkala, która jest radną powiatu, że no nie też nie będzie mogła, bo tam się też sesja przedłuża. Tam jest sesja o 11, no na pewno jeszcze trwają burzliwe dyskusje, ale ja uważam, że na sesji się tego nie załatwi. Załatwi się to, że tak powiem, bardziej w komisji, w spotkaniu, kiedy jest zespół powołany do tych spraw, wtedy możemy o wiele więcej przedyskutować niż na sesji. Otwieram sesję Rady Miejskiej. Serdecznie witam panią wiceburmistrz, witam serdecznie radnych, witam serdecznie mieszkańców Lądka. Szanowni Państwo, stwierdzam na dzisiejszej sesji komplet, wszyscy obecni, 15 osób. Chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że będzie przesunięcie. Młodzież. Zapraszamy, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Witamy nasze stypendystki z mamą, bardzo nam miło. Właśnie rozpoczynamy sesję Rady Miejskiej, miło nam gościć. I teraz tak, jeśli chodzi o punkt drugi, sprawozdanie burmistrza, przerzucimy to na punkt szósty, to będzie przesunięcie przed interpelacjami, zapytaniami. Pan burmistrz jest na walnym zgromadzeniu Euroregion Gracensis, więc prosił, żeby troszeczkę to przenieść w czasie. Na pewno się spóźni i dojedzie w późniejszym terminie, dlatego to będzie, ten drugi punkt będzie przesunięty jako punkt szósty. Przesunięcie będzie wszystkich punktów. Pozostałe punkty pozostają bez zmian. Czy są jakiekolwiek uwagi lub propozycje do porządku obrad? Nie widzę, więc przystępujemy do pierwszego punktu, a właściwie można powiedzieć zatwierdzenie protokołu z poprzednich sesji. Czy są uwagi lub propozycje do protokołów z dwóch sesji? Proszę bardzo. Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem dwóch protokołów z poprzednich sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Teraz mamy taką miłą uroczystość wręczenia stypendiów. Bardzo poproszę tutaj nasze stypendystki do nas. Bardzo proszę o powstanie wszystkich. Wszystkiego najlepszego, dalszych wyników. Ale chciałem was zapewnić, że środek jest taka sama. Kwota jest taka sama. Proszę bardzo, tam. Jeszcze raz wielkie. Nasze stypendystki, jak komisja sama zatwierdziła i uchwałą Rady zostało to przyjęte, otrzymują po 200 zł miesięcznie, w związku z tym, że już 2 miesiące minęły, więc potem tak jest tam podać po 400 zł. Z tego co wiem, tam chyba jest przelewem, tak? Uzgodnione? Aha.
Proszę zejść do kasy i uzgodnić. Dobrze? Dziękuję bardzo. My też gratulujemy. Wszystkiego dobrego. Witam na dzisiejszej sesji również panią sołtys Orłowce, jak również mieszkankę Orłowce. Serdecznie witamy. Przystępujemy, szanowni państwo, do bloku uchwał. Jako pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie zmiany. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Rąbka Zdroju. I w tym przypadku musimy powołać komisję skrutacyjną, aby wyłonić wiceprzewodniczącego z naszego grona. Kto z państwa oferuje swoją pomoc w pracy komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę o propozycję. Tak. Proszę bardzo. Pan Tomasz Stuła. Łukasz Dus. Pan Łukasz Dus wyraża zgodę. I pani Jolanta Kotkasz. Ja myślę, że komisja w tym momencie się zbierze. Kto jest za przyjęciem jeszcze takiego składu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Komisja się zbierze i przygotuje kartki do głosowania. Ogłaszam 5 minut przerwy. Kartki mogą być przygotowane, zawsze. Proszę bardzo, kandydatury. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę pani Doroty Bubańczyk. Króciutko argumentacja, państwo mieliście okazję się już przekonać do dyspozycji, jak pani Doroty pracując razem z nią jako przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych, także myślę, że tutaj państwo będziecie w stanie wyrobić sobie odpowiednie zdanie na temat zdolności, które będą panią Dorotę predestynować do tego, żeby piastowała tę funkcję wiceprzewodniczącej. Myślę, że to będzie dobry wybór, jeśli państwo zdecydujecie się na panią Dorotę. Dodatkowo kwestie parytetów tych poruszanych, myślę, że warto przełamać tę dominację męską. To będzie odpowiednia osoba, żeby to uczynić. Dziękuję. Czy pani Dorota wyraża zgodę? Czy jeszcze są inne kandydatury? Jeśli nie, to proszę bardzo komisję o udanie się i przygotowanie kartek do głosowania, a ja ogłaszam 5 minut przerwy. Thank you.
pan Dobrzyński, Artur. Pani Kotwarz Jolanta. Komisja eksploatacyjna uda się na przeliczenie głosów, a ja ogłaszam. Pana, no to jest. Dobrze, to jest.
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej chciałbym serdecznie przywitać pana burmistrza Romana Kaczmarczyka na dzisiejszej sesji. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Jak również serdecznie witam panią skarbnik, panią Jubetę Drągowską. Pani skarbnik tak się tam schowała za razem, że jest pani mało widoczna. Dobrze, jesteśmy już po przeliczeniu głosów. Bardzo proszę, oddaję głos przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej. Szanowni Państwo, Komisja Skrutacyjna, sesja Rady Miejskiej Rządku Zdroju w dniu 30 marca 2015 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rządku Zdroju. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Tomasz Stuła, członek pani Jolanta Korkarz, członek pan Łukasz Gus. Na podstawie listy obecności stwierdza się, że w sesji uczestniczy 15 radnych. W związku z powyższym Rada Miejska Rządku Zdroju jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Głosów ważnych dodano 15. W wyniku głosowania wybór wiceprzewodniczącego. Głosów za 11, głosów przeciw 3, głosów wstrzymujących się 1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczącym została pani Dorota Urbańczyk. Zapraszam radną panią Dorotę Urbańczyk, wiceprzewodniczącą, na zajęcie miejsca przy stole prezydialnym. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że zaufaliście mi w mojej osobie i za to, że wybraliście mnie na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Poczynię wszelkie starania, aby godnie reprezentować, pełnić tę funkcję. A jakie temu towarzyszą emocje, to widać po mnie. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że po zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego w paragrafie pierwszym, w brzmieniu paragrafu pierwszego, w głosowaniu tajnym na wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wątku Zdroju wybrano zapis jest pana Zawadzkiego, który do tej pory był zapis, i będzie zapis i pani Doroty Urbańczyk. Więc uchwała wchodzi w życie z jej podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do następnej uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania kapitułu tytułu honorowego obywatela Rządka Zdroju i bardzo proszę o przedstawienie opinii, jak również przedstawienie kandydatów do kapituły panią przewodniczącą Komisji Społecznej, wiceprzewodniczącą panią Dorotę Urbańczyk. Przedstawiam Państwu skład kapituły tytułu honorowego obywatela Rządku Zdroju. Pan Leszek Pozdy, pan Jan Zawadzki, pani Małgorzata Bednarek, pan Tomasz Nowicki i Dorota Urbańczyk. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje wyżej wymienioną uchwałę. Dziękuję. Oczywiście to są propozycje Komisji Społecznej. Czy są jakiekolwiek inne propozycje? Jeśli tak, to musielibyśmy przegłosować, dlatego że miejsc w tym w kapitule jest tylko 5. Czy są jakiekolwiek inne propozycje? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Opinię Komisji Społecznej mamy, jest pozytywna, jak również te propozycje, które zostały przedstawione przez Komisję Społeczną. Kto z pań radnych i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania kapituły tytułu honorowego obywatela Rządka Zdroju? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego. I tutaj mamy tych obywateli, jest 2, 3, 4, 5, 6. Bardzo proszę o opinię wszystkich, a my nad każdą będziemy osobą głosować osobno. Bardzo proszę o przedstawienie opinii panią przewodniczącą Komisji
społecznej. Członkowie Komisji do Spraw Społecznych pozytywnie opiniują uchwały w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego panu Leszkowi Pasnykowi, panu Czesławowi Korowi, panu Jackowi Rzeźnikowi, panu Januszowi Sośnie, panu Zbigniewowi Osuchowi i panu Markowi Bunie. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania w sprawie tych uchwał? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania nad pierwszą uchwałą w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego dla pana Leszka Pasnyka. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymujący się uchwała została przyjęta. Następna uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego panu Czesławowi Korowi. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach za. Następna uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego panu Jackowi Rzeźnik. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 głosach za uchwała została przyjęta i w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego panu Januszowi Sosna. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się uchwała została przyjęta. Następna uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego panu Zbigniewowi Osób. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 głosach za uchwała została przyjęta. I następna uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego świętego Jerzego panu Markowi Wrona. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 głosach za uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegami bezdomności zwierząt na terenie gminy Lądek-Zdrój w 2015 roku. Proszę o przedstawienie opinii pana przewodniczącego komisji, pani przewodnicząca komisji społecznej. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lądek-Zdrój w 2015 roku. Dziękuję bardzo. Do uchwały państwo macie uzasadnienie. Czy są zapytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lądek-Zdrój w 2015 roku. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Została uchwała przyjęta. Następny projekt uchwały dokonania zmian w uchwale budżetowej miasta gminy Lądek-Zdrój na rok 2015. Bardzo proszę o przedstawienie opinii pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej pana Janusza Szosta. Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt. Czy są zapytania odnośnie projektu tej uchwały? Proszę bardzo, pan radny Stuła. W paragrafie 900 mamy zmniejszenie środków na tą wypłatę zawodową. Zmniejszenie środków. Uzyskamy środki na odejście marzy, bo chciałem dodać, że doszło nam do destrukcji wypłaty zawodowej w Czyżowicach. Z tego tytułu ma jeden merytoryczna, która na wniosek pana właśnie Klińskiego były zmiany, tak? Ta osoba, proszę bardzo. Ja muszę po prostu wyjaśnić, na komisji było pytanie w tej sprawie i pańska mi odpowiedziała, że ta zmiana jest dokonana na wniosek pracownika merytorycznego, z tego co wiem, nie
sprawozdawca merytoryczny tego nie potwierdza. W związku z powyższym wręcz przeciwnie, uważa, że zniesienie tych środków doprowadzi do sytuacji, że nie można dokonać planowych przeglądów w planu ustawy. Gdzie będzie dzień dobry. Proszę sobie usiąść. W związku z tym, że obradujemy nad zmianami do budżetu, jest pytanie tutaj pana radnego odnośnie placu zabaw i tam jest zmniejszenie kwoty na... Proszę? Tak. Proszę bardzo. Tutaj mamy 900, zmniejsza się środki na przeglądy placów zabaw o kwotę 4320 zł. Uzgodniłem jeszcze w międzyczasie z panią księgową, że tak naprawdę to chodziło o zakup GPS-a i przesunięcie środków, tylko tam jest tak to nie do końca wyraźnie wpisane. Co robimy teraz i do wypływania? Ogólnie sumując, chodziło o zakup i przesunięcie jest tym z powiązane, czyli że to było uzgadniane w części. Rozumiem, to nie będzie rzutować na to, że prace zawał zostaną przedłużone. Nie. Zmniejsza środki na przykład. Zmniejsza, ale to było uzgodnione i to jest kwota, która jest wystarczająca. Czyli jest ok. Tak. Czy pana radnego satysfakcjonuje odpowiedź? Tak? Czy są jeszcze pytania odnośnie tematu, tego co poruszył pan radny Skyła? Nie widzę. Czy są jakiekolwiek zapytania odnośnie zmiany uchwały budżetowej? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Mamy opinię pozytywną komisji merytorycznej. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu w sprawie określenia kryteriów? W sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Lądek-Zdrój na rok 2015. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się uchwała została przyjęta. Teraz mamy właśnie tą uchwałę o zmianie uchwały Rady Miejskiej Lądek-Zdrój w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lądek-Zdrój. Państwo macie w uzasadnieniu i tutaj opinia jest z Komisji Społecznej. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Społecznej. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt powyższej uchwały. W uzasadnieniu państwo macie rodzaj tej zmiany, dlaczego ta zmiana jest, została zaskarżona przez swoje wody i to taką uchwałę musimy podjąć łącznie ze zmianą. Czy są jeszcze pytania odnośnie tej uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały o zmianie uchwały Rady Miejskiej Lądek-Zdrój w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lądek-Zdrój. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, jednogłośnie uchwała została przyjęta. Następna uchwała, która jest wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia charakteru lasów ochronnych w części lasów komunalnych Lądka-Zdroju. Bardzo proszę o przedstawienie opinii. Tu dwie opinie były, dwóch komisji uzdrowiskowej, jak również komisji gospodarczej. Bardzo proszę o przedstawienie opinii przez panią przewodniczącą komisji uzdrowiskowej, panią Jolantę Kotecz. Komisja uzdrowiskowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o opinię pana przewodniczącego komisji gospodarczej, pana Janusza Sosy. Podobnie komisja gospodarcza pozytywnie zaopiniowała. Na komisji zostało to wyjaśnione, a na gospodarczej to była tak duża ilość radnych, że prawie wszyscy byli. Jeśli są jakiekolwiek zapytania, to proszę bardzo. Nie ma pytań.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za uchwałą w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia charakteru lasów ochrony w części lasów komunalnych Lądka Zdroju? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 37 przez 292 łamane przez 09 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej. Proszę bardzo o przedstawienie opinii pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Zmiana uchwały tyczy się zmiany nazwiska płatnika poborcy opłaty targowej. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, jesteśmy po bloku uchwał. Szybko nam to sprawnie poszło, razem z wyborem wiceprzewodniczącej. W punkcie następnym mamy te wszystkie informacje. Zapoznanie się przede wszystkim z funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój. Osoby, które są z zewnątrz, zaproszone zostały na godzinę 13, ale korzystając z tego, że mamy tutaj naszego pana radnego, który też chciałby wypowiedzieć się na temat swojej jednostki, która funkcjonuje na terenie miasta i gminy, to bardzo proszę panie radny, jeśli pan chciałby cokolwiek powiedzieć w tym temacie, to zapraszam. Ja mam na dzisiaj przygotowaną prezentację. Muszę uważać, że powinienem poczekać na koleżanki, kolegów, którzy ewentualnie się pojawią, przydarzą, są między innymi też do nich skierowane. Wybrani możemy sobie dać lokalnie o tym rozmawiać. Ja mogę ten czas wypełnić, rzeczywiście mogę rozmawiać, mogę przedstawić, no ale tak jak powiedziałem, no, są osoby zainteresowane, a ich nie ma. Tak? Rozumiem. Jeśli pan radny rzeczywiście chciałby to na forum ogólnym dopowiedzieć, więc ja tylko mam do pana burmistrza pytanie, czy bardzo długie pan ma, burmistrz, długie sprawozdanie, to byśmy wtedy przerzucili w punkcie. Tak. No dobrze, to wykorzystamy, żeby nie przedłużać, może jak jesteśmy, to bardzo proszę panie burmistrzu, w związku z tym, że jesteśmy po bloku uchwał, więc proszę o sprawozdanie. Bardzo proszę. W miesiącu marcu Krzysztof Kroni w międzyczasie przestrzegam
kierunku tych spotkania szkoły talentów. I powiem szczerze, że to spotkanie trwało przez ten cały okres marca, mamy najbliższe osoby, uczniowie naszego uniwersytetu całą okazali się naprawdę twórczymi i dużo z nich wspomagało fantastyczne talenty, że nie powtórzyliby się tego nawet jeden cztery polski poważny program, który jest zespoły rokowe, które grały dwa dni pracy fantastycznej, fotograficzne przede wszystkim. No był często pod wrażeniem i życzyłem sobie, żeby kolejne takie przedstawienie naszych uniwersytetów talentów, nie tylko i całą gimnazją przyszłego stołu, odbyło się na dużej cały z prawdziwego doświadczenia, żeby mogli też zobaczyć mieszkańcy rodziców przede wszystkim, jakie mają talenty. W międzyczasie byłem też w dyrekcji dróg powiatowych rozmawiać na temat stanu dróg. Obiecano mi, że do końca kwietnia, do dnia 4 kwietnia wszystkie drogi będą wyczyszczone. Rozmawialiśmy też na temat współpracy, jeśli chodzi o wszystkie odcinki dróg powiatowych. Była pewna koncepcja, jak powiecie, remontu drogi do granicy. Czyli tutaj granicznej zamachowa łącznie z granicą, natomiast z tego co się dowiedziałem, to jednak powiecie przegłosowany został ze strony do granicy na nowym miastu. Nie wiem, to potrzebne, ale dalej jeszcze. Problem nasz polega przede wszystkim na tym, że dawno temu zostało zaniechana gdzieś tutaj sprawa i to przejście, które mamy, nie jest nadal przejście. To przejście nadal. Umowa międzynarodowa jest przejściem turystycznym, czyli pierwszym turystycznym rowerowym. Na wózkach można przejechać samochodowy, to nie jest to dzisiaj. Z tego się dowiedziałem, ale nie miałem pojęcia, że tak jest. Wyciągnę dokładnie wszystkie papiery tutaj i spróbujemy jeszcze raz ze stroną czeską dopełnić wszystkie wymogi. Co nie oznacza, że po stronie czeskiej jest piękne oznakowanie, bo na ten temat rozmawialiśmy, po stronie polskiej nie. No, natomiast dyrekcji usłyszałem, że dopóki nie będzie uregulowane statusu przejścia po stronie polskiej, nie mogą skorzystać. Czekamy. Wobec tego będziemy się tym tematem zajmować. To jest coś ważne. To jest ten okres marca. Dziękuję bardzo. Krótkie sprawozdanie. Czy ktoś chciałby się odnieść do sprawozdania pana burmistrza? Oczywiście w punkcie jeszcze mamy zapytania i sprawy różne, więc można też zadać pytania. A jeśli chodzi o sprawozdanie, jeśli ktokolwiek z państwa ma zapytania odnośnie sprawozdania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to szanowni państwo, ogłaszam 15 minut przerwy. Thank you.
Gdzie można powiedzieć, że u nas mamy te rezultaty, do czego zajmują się generalnie? A mówić szczególnie, to Ja się tam przytulę. Panie Gorszko, Panie Gorszko, Panie Gorszko. Ha! A do czego? Ja się tam przytulę, bo będzie mówić
pytam. Najbardziej dla pana osoba. Dziękuję. Najbardziej kochany. Panie rozbierze, panie Kazimierzu, to macie już mojego. Nie, ja to mam zawsze, że nie składam.
Bo za moje, jak ja tu zadałam na komuny, to ten rodzic rzeczywiście.
Dziękuję. Dziękuję. Witam serdecznie po przerwie. Jesteśmy w punkcie funkcjonowania placówek służby zdrowia na terenie miasta i gminy Lombek-Zdrój. A szczególnie pomagajcie panu burmistrzowi, bo on mnie posłuchał. Ale ja już panu dziękuję. Panie Kazimierzu, ja już panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać przedstawicieli. Witam serdecznie panią dyrektor Jadwigę Radziejewską, SPZ Płocko. Serdecznie witam. Witam serdecznie panią Anetę Drozdowską, SCM Polanica. Witam serdecznie panią Elżbietę Sosińską, reprezentującą uzdrowisko Lądek Długopolu w imieniu prezesa. Serdecznie witam. Witam serdecznie pana Jarosława Surówkę, pana prezesa Szpitala Puszczycy Kłodzkiej. Jak również bardzo witam serdecznie pana Zdzisława Puzio, który jest dyrektorem 23. Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego. No i witam naszego radnego, pana Roberta Dębskiego, który też posiada swoją placówkę służby zdrowia na terenie Lądka Zdroju. Szanowni Państwo, dostaliście materiały, z którymi się na pewno zapoznaliście. Są to, można powiedzieć, takie krótkie sprawozdania z działalności poszczególnych placówek działających na terenie Lądka, jak również korzystających z naszych mieszkańców z usług. Bo wiemy, że Szpital Wyszczycki nie posiada placówki, ale mieszkańcy miasta i gminy Lądek-Zdrój korzystają z usług pomocy wieczorowo-nocnej świątecznej w Wyszczycy Kłodzkiej, jak również też korzystamy z usług oddziałów, które się tam znajdują. Na samym początku przed sesją mieliśmy okazję gościć panią posłankę Halinę Szymiec-Raczyńską, która jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia, która gościła również na sesji w Stronie Śląskim i Państwo, którzy przybyliście tutaj i jesteście u nas, byliście na tej sesji w Stronie Śląskim. No niestety pani poseł była na krótki moment przed sesją, powiedziała w kilku słowach, jak chce pomóc naszej społeczności tutaj, jak nam chce pomóc samorządowcom, abyśmy mogli w jakiś sposób unormować ten stan ochrony zdrowia naszych mieszkańców. Może tak na wstępie, chciałem zapytać, czy bardzo długa będzie tutaj prezentacja. Co prawda wolałbym, żeby się wypowiadali najpierw nasi goście, a tutaj nasz radny jako gospodarz, żeby zajął tutaj swoje stanowisko i tu głos w sumie na końcu dyskusji. Ja tylko mam takie pytanie, czy ktoś z państwa radnych ma pytania do tych naszych przedstawicieli, którzy tu są? Wiem, że pan dyrektor Zdzisław Puzio nie przedstawił, bo tam wyszła taka sprawa odnośnie pracownika. To może na początek, bo nie mamy tego sprawozdania, panie dyrektorze, jeśli można, to może w kilku słowach o funkcjonowaniu na terenie naszego miasta. Bardzo chciałem przeprosić pana ministra. Pan sobie kazał mi choć na odpowiedź, się wydało, że nie przeszło. Proszę państwa, rok 2014 zamknęliśmy nieznacznym zyskiem na granicach około 200 tysięcy złotych z prostego powodu. Robiliśmy 4 dosyć duże inwestycje. Ogólna kwota inwestycji w 2014 roku wynosiła 22 miliony złotych. Z tego udział własny jest około 20%, czyli z własnych środków musieliśmy wydać ponad 4 miliony złotych. Co było robione? Głównie było dostosowanie szpitala do warunków ministra zdrowia, czyli wszelkiego rodzaju podjazdy, poprawa szerokości drzwi, wymiana części sprzętu i kotlowego, który nie spełnia warunków, jak i również część sprzętu na bazie zalarmowych. Druga inwestycja to były dostosowanie kotłowni do warunków, które są zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, czyli zmiana wszystkich piezów w szpitalu. I jak państwo, ta część akurat jest niewidoczna, ale na pewno podchodzi po szpitala, to widział dosyć dużą elektrownię słoneczną. Tą inwestycję zakończyliśmy 6 grudnia
i od połowy stycznia, gdzie już po słoneczku trochę wyżej było, inwestycja ta zaczyna przynosić dosyć znaczące zyski. Mamy w chwili obecnej zapotrzebowanie prądu więcej 300 kW. Produkcja jest w chwili obecnej tak 150 do 200 kW, czyli praktycznie 2/3 zapotrzebowania do energii elektrycznej już sami sobie produkujemy. Zrobiliśmy to z dwóch względów. Te pieniądze dostaliśmy, jak mówię, 80% od Ministerstwa Obrony Narodowej, bo lata następne, no niestety, aby mogły być bardziej chude inwestycje, tak żeby szpital mógł prowadzić dalsze inwestycje, to zyski, które będą przynosiły nam i elektrownia, i część ta, która jest odnośnie gazu, będziemy przeznaczali na dalsze inwestycje szpitalu. Trzecia duża inwestycja to była dostosowanie wszystkich budynków do spełnienia warunków ciepłowych. Na każdym budynku jest automatyczna centrala, spełniamy wszystkie warunki odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. I ostatnia, chyba największa, była przebudowa z modernizacją wszystkich stołówek i kuchni. Całkowicie nowy sprzęt na kuchniach, na stołówkach. Także wygląda to dużo, dużo lepiej. Kontrakty, jakie mieliśmy, to są na tym samym poziomie, co były w latach poprzednich. Sanatoria będziemy kupowali dopiero właśnie w tym roku. Na okres albo 3, albo 5 lat jeszcze nie ma rozporządzenia. Prawdopodobnie, z tego co się dowiedziałem, w Narodowym Funduszu kontraktowanie będzie 5-letnie. W połowie czerwca następnego roku, z kolei 16, będzie kontraktowanie na rehabilitację. Teraz mieliśmy aneksowanie tylko. I główne duże jeszcze, które mamy do ZUS-em, też nam się kończą w tym roku. Czyli to były umowy wieloletnie na tym samym poziomie. Co do świadczeń na rzecz ludności. Mamy znowu podpisany kontrakt rehabilitacji ambulatoryjnej na tym samym poziomie, czyli tam 150 tysięcy jest. Po chwili obecnej już nie ukrywam, praktycznie kontrakt nie jest wykorzystany. To znaczy, są zapisy, do końca września już została niewielka kwota pieniędzy. Jeżeli ktoś by potrzebował jeszcze mieszkańcy, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja muszę... Tak? Na ten rok planujemy jedną inwestycję w 100%, która będzie finansowana zmiana wszystkich e-usług i wartość inwestycji będzie więcej 7 milionów złotych na szpital, czyli wymiana całej sieci informatycznej z serwerami ze wszystkim. To jest ta jedyna inwestycja, którą robimy w tym roku. I wspólnie planujemy z Uzbieckim do Kołolątek przebudować jedną ścieżkę wody mineralnej z Jerzego. Uzdrowisko będzie się ciągnęło od danego momentu, a my później na swoje bazy. To będzie nowy rurociąg. Takie inwestycje będą. Czyli wykorzystanie w 100% można powiedzieć tego źródła, które jest wydajne. Ta woda jest potrzebna również 23. Ja tylko mam takie pytanie, panie dyrektorze, na dzień dzisiejszy. Jest to jeden z większych pracodawców na terenie gminy Lądek. Na dzień dzisiejszy ile zatrudnionych jest pracowników w pana firmie? 169 osób na nową pracę, 5 kontraktowych i w miejscach 20 miejsc. A jeszcze takie mam pytanie. Jak dużo miejsc macie zabezpieczonych dla kuracjuszy i to z Narodowego Funduszu i z ZUS-u. Jak duża ilość jest w ogóle szpital, jednorazowo? W chwili obecnej, po tych modernizacjach, które były po tych inwestycjach, już mam 460 własnych miejsc. Nie bez kozery, szanowni państwo, pytam, bo też będzie dla nas bardzo ważna informacja, że zbierając te wszystkie dane, jak również z 23 szpitala i z uzdrowiska, będziemy mieć jasność obrazu, ile przebywa osób przyjezdnych, a to się też wiąże z zabezpieczeniem całej, można powiedzieć, tutaj naszej gminy.
nie tylko dla mieszkańców zamieszkujących na stałe, ale również przyjezdnych. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora? Czy może tak po kolei pani dyrektor Jadwiga Radziejewska, reprezentuje pani dyrektor SP. Proszę, proszę pani dyrektor. SP Zoskłocko. Z tego co państwo wiecie, to jedynie jest funkcjonująca podstacja pogotowia ratunkowego, dawniej się nazywało to jest ratownictwo medyczne, ale może tutaj pani dyrektor szerzej powie na ten temat. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zespół opieki zdrowotnej na rok 2015 podpisał umowy z Narodowym Funduszem, a w większej części aneksy, ponieważ Narodowy Fundusz aneksował do roku 2014 umowy na rok 2015. I tak podpisaliśmy w zakresach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, specjalistycznej, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, ratownictwo medyczne i lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie szpitala w budowie. Ze wszystkich przedstawionych wyżej zakresów mieszkańcy miasta i gminy Lądek-Zdrój mogą i korzystają bezpłatnie w tych zakresach. I tak od stycznia do grudnia 2014 roku zrealizowano następującą liczbę świadczeń na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej 67 osób się zgłosiło. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 192 osoby i to są osoby, które zgłosiły się do Izby Przyjęć, czyli do szpitala w Płocku. Leczenie szpitalne 1120 osób leczyło się w zeszłym roku z tego terenu. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, to są wszystkie poradnie specjalistyczne, jakie mamy w swoich strukturach. Skorzystało z tych świadczeń 2030 osób. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 92 osoby. Rehabilitacja lecznicza 19 osób, tylko 19 osób z tego terenu. Leczenie stomatologiczne 215 osób. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 4 osoby. Tutaj jest przede wszystkim zakład opiekuńczo-leczniczy i z tego terenu 4 osoby zostały skierowane do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Opieka paliatywna i hospicyjna to jest przede wszystkim oddział paliatywny. Tutaj było 35 osób z tego terenu. I ratownictwo medyczne 730 osób. To znaczy, że 730 osób skorzystało z karetki podstawowej stacjonującej w Lądku dla potrzeb tego terenu, czyli miasta i gminy Lądek oraz miasta i gminy w stronie śląskiej. W tej chwili w naszych strukturach w ratownictwie medycznym posiadamy nadal 8 zespołów wyjazdowych. Jest to ratownictwo medyczne. Mamy 5 zespołów podstawowych paramedycznych z ratownikami. One stacjonują między innymi w Lądku, Dusznikach, Budowie, Bystrzycy i Płocku, przepraszam, Nowej Rudzie i Płocku. Oraz mamy 3 karetki specjalistyczne i one stacjonują w Bystrzycy, w Płocku i w Nowej Rudzie. Podzielone są te specjalistyczne karetki na regiony. Region Lądecko-Stroński obsługuje karetka stacjonująca w Bystrzycy, Płocku. Co nie jest sztywno podzielone, bo akurat mówię jak na ironię, dzisiaj jadąc na sesję do Stronia, mijałam karetkę specjalistyczną z lekarzem na sygnałach, która przewoziła pacjenta z tego terenu do szpitala w Płocku, a druga karetka, ta podstawowa, wyjeżdżała gdzieś tu w teren, bo też mijałam ją, czyli nie było żadnej na miejscu i jeździły karetki tu w tym terenie. To tyle ogólnie na temat statystyk, natomiast jeśli mam jakieś pytania, to bardzo proszę, postaram się. Pani dyrektor, z tego co wiemy też byliśmy na spotkaniu w Polanicy, bo cały czas jest temat poruszany na odnośnie pomocy wieczorowo-nocno-świątecznej. W tym przypadku wiadomo, że jedynie którzy pacjenci, którzy potrzebowali takiej pomocy, zgłaszali się do Płocka, gdzie, że tak powiem, przydzieleni zostali swoim, można powiedzieć, terenem zamieszkania do Bystrzycy i Polanicy, ale mimo to tak byli zaopatrzeni i przyjęci, prawda, jeśli chodzi o szpital, tam gdzie jest pomoc wieczorowo-nocno-świąteczna. Panie Przewodniczący, Narodowy Fundusz w roku 2012 ogłosił konkurs i podpisał umowę na 3 lata. Ogłosił konkurs, dzieląc nasz powiat na takie regiony.
region Bystrzycki z Stronsko-Lądeckim, region Poranicko-Rusznicko-Kudowski, region Noworuski i region Płocki. SPZ Płocko stanęło do konkursu na wszystkie te regiony. Wygraliśmy dwóch, czyli Płocko i Nowa Ruta i zabezpieczamy te dwa rejony płocko-noworuskie. Natomiast obszar Kudowsko-Dusznicko-Polanicki oraz Pustrzycko-Strońsko-Lądecki zabezpiecza SCM w Polanicy. Nie ma rejonizacji w tym zakresie, czyli tam, gdzie się pacjent zgłosi, tam zostaje zaopatrzony, czy powinien być zaopatrzony. Stąd też ta liczba 192 osób z terenu tylko miasta i gminy Lądka znalazła się w naszym nosiu, w naszej nocnej, świątecznej pomocy i tam zostały udzielone. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie tego sprawozdania, które tutaj już udzieliła nam pani dyrektor? No, nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę, dostaliśmy też bardzo obszerne sprawozdanie ze SCM-u z Polanicy. Pani, która tutaj reprezentuje pani prezes, jest od spraw, tak powiem, jako pełnomocnik, prawda? Tak, ja jestem pełnomocnikiem jako spraw jakości i leczenia SCM cóż, chciałam się odnieść do funkcjonowania nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, ponieważ delegacja państwa z miasta Lądek i z Stronia Śląskiego zwróciła się do zarządu SCM o wsparcie, o pomoc, o jakąkolwiek pomoc, czy finansową, czy wsparcie jakieś w NFZ-cie w kontekście tego, abyście Państwo mogli mieć u siebie placówkę. Chciałam powiedzieć, że organizowałam nocną świąteczną opiekę lekarską w Polanicy jako lekarz i nie jest to takie proste. Pod kątem nie tylko organizacyjnym, ale musieliśmy przede wszystkim dostosować się do wytycznych, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia nam przekazał. I jak zwykle oferujemy Państwu nasze usługi w ramach i w Polanicy, i w Bystrzycy Płockiej, mimo że jest taki umowny podział pomiędzy Bystrzycą a Polanicą. Oczywiście realizujemy przyjęcia pacjentów na miejscu, jeżeli się Państwo zgłosicie do Polanicy. Zawsze wszyscy lekarze odmawiają z dużą pomocą, ewentualnie jeżeli są wskazania, to są przekazywani pacjenci bezpośrednio na SOR. I tu jest, no, ta bliskość Szpitalnego Działu Ratunkowego jest często no, potrzebna, prawda? Natomiast pacjenci także są zaopatrywani w Bystrzycy Płockiej, w ambulatorium. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, lekarskie, są one realizowane, pod uwagę kilometry odległość, no, są realizowane przez Bystrzycę Płocką. My realizujemy w Polanicy wizyty domowe w obrębie Polanicy, Szczytnej, Dusznik i Budowy, Nagradków, Ścinawki poszczególne. Także pani prezes nawet prowadziła na spotkaniu z delegacją państwa, przekazała taką informację, że wesprze państwa w Ministerstwie Zdrowia z podobnym departamentem. I tak też wiem, przekazałam pani prezes taką informację, że w kwietniu będzie na spotkaniu w ministerstwie i ma zaplanowane umówienie spotkania i przekazanie całego problemu i umówienie spotkania państwa delegatów. Tam się oferowała pani doktor Krzemkala i ktoś jeszcze, nie pamiętam dokładnie, ale panią doktor osobiście znam. I to spotkanie dojdzie do skutku. O czym państwa poinformujemy na pewno i przekażemy termin umówionego spotkania w ministerstwie bezpośrednio. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie nocnej i świątecznej teraz w tym momencie, no nie jest to takie proste, bo to jest przede wszystkim organizacyjnie, a i skoro został ten konkurs rozstrzygnięty w 2012 roku, no to musi być wszystko przedstawione na wszelkie formalności. My z naszej strony oferujemy zawsze możliwość u nas przyjęcia pacjentów. Nigdy, mam nadzieję, nikt z Państwa mieszkańców nie poczuł się w żaden sposób dyskryminowany. Wręcz przeciwnie, nigdy lekarze
nie robili z tym problemu z wykonywaniem badań laboratoryjnych, czy przekazywaniem, czy wydawaniem skierowań, czy do, na diagnostykę, czy do konsultacji specjalistycznych, czy do oddziałów zabiegowych. Zawsze jesteśmy otwarci i zawsze możecie Państwo na nas liczyć. Ja to mówię jako reprezentant lekarzy przede wszystkim. Sama dyżurowałam bardzo długo w nocnej i świątecznej i zawsze do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie i tak też nauczyłam, przekazałam to moim lekarzom, którzy nigdy, nigdy, powtarzam, nigdy nie odmówili przyjęcia pacjentowi z łąk gastrolog. Nigdy. My rozumiemy, oczywiście jak najbardziej no, nie dochodziły do nas takie głosy, żeby ktokolwiek tutaj jakiekolwiek składał skargi, tylko tak jak mówimy, po to walczymy tutaj panią przewodniczącą, która też uczestniczyła wtedy w tym spotkaniu, jak również delegacji ze Stronia. Chodzi przede wszystkim o funkcjonowanie takiej jednostki na terenie Blątka bądź Stronia, bo tutaj się nie będziemy licytować, która gmina miała w posiadaniu. A przede wszystkim chodzi nam o starsze osoby, bo my jeszcze w wieku, że tak powiem, średnim jesteśmy w stanie sobie dojechać czy do Płocka, czy do Bystrzyczy, czy do Polanicy, ale chodzi o osoby w starszym wieku. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, bo pracuję w ratownictwie medycznym, że no niestety to ratownictwo na dobrą sprawę nie funkcjonuje jak prawdziwe ratownictwo. Prawdziwe ratownictwo no to jest tylko wtedy wyjeżdża do przypadku, gdzie jest zagrożenie życia. Na dzień dzisiejszy jest to przychodnia na kółkach i wiele właśnie takich sytuacji, gdzie starsze osoby zgłaszają pomocy jakiejkolwiek, czy to będzie pomoc paramedyków, czy lekarza, no niestety jedzie karetka i załatwia to, bo dyspozytor, który jest na dyspozytorni, też nie jest w stanie odmówić, bo też nie wie, co się dzieje. Więc nikt nie weźmie na siebie takiego, że tak powiem, no niestety takiej odpowiedzialności. Żeby przystąpić do takiego konkursu, trzeba spełnić wymogi formalne. I niezależnie, oczywiście Państwo jak najbardziej możecie przystąpić do takiego konkursu, który się niebawem odbędzie. Niemniej jednak, my z naszej strony, skoro Państwo zwróciliście się do SCR, do Pani Prezes konkretnie, o pomoc, ta pomoc w jakiś sposób no, na pewno zostanie omówiona i dane słowo będzie zrealizowane w momencie, mówię, kiedy dojdzie do spotkania w kwietniu, prawdopodobnie około 20 kwietnia i Państwu przekażemy na tą chwilę, co jeszcze można zrobić przed konkursem. No bo to nie jest tak, że to jest stworzenie placówki. Oczywiście są ośrodki lekarskie, tutaj czy gabinety lekarskie, ale to jest cały szereg formalnych takich, prawda, środków, które trzeba przedsięwziąć, zanim się coś takiego do takiego konkursu podejdzie. Niemniej jednak na tą chwilę, co możemy pomóc, to możemy pomóc wsparcie ze strony ministerstwa i poprzez taką rozmowę szczerą i nakreślenie tego problemu, który niewątpliwie jest, bo ja jako lekarz rozumiem Państwa, że no jest to jednak odległość, czy do Bystrzycy, czy do Polanicy przyjechać, zwłaszcza starszą osobę. Niemniej jednak to, co się zobowiązaliśmy, to dojdzie do tego, bo wiem, że Pani ma to zapisane w kalendarzu, prosiłabym, żebym przekazała Państwu, że no taki temat zostanie podjęty. Dlatego tutaj wspólnie z przedstawicielami gminy Stronie Śląskie będziemy na pewno w takich spotkaniach uczestniczyć. Swoją też pomoc tutaj nam dzisiaj zaoferowała pani poseł i takie spotkanie poświąteczne jest planowane i na pewno przedstawiciele naszej Komisji Uzdrowiskowej, która jest komisją merytoryczną spraw zdrowia, będziemy chcieli w dużym stopniu tych członków komisji zaangażować. Czy są pytania do Pani? Tak na marginesie jeszcze powiem, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, od niedawna, od jakiego czasu zajmujemy się już leczeniem otyłości. Planujemy rozwinięcie tego tematu na szeroką skalę, to znaczy leczenie pacjentów z otyłością skrajnie olbrzymią. Takich pacjentów w Polsce jest ponad 1,5 miliona. W naszym województwie jest ich bardzo dużo i planujemy tutaj wdrożyć takie leczenie, począwszy od rehabilitacji, od przygotowania włączenia odpowiednich schematów dietetycznych, włączenia psychoterapii, poprzez przygotowanie do zabiegu bariatrycznego, czyli zmniejszającego żołądek różnymi technikami operacyjnymi i potem, jak już będzie za nie taka potrzeba, to też redukcja tego nadmiaru skóry, który dostanie. Także to tym planujemy się także zająć, jeżeli byście Państwo mieli kogoś takiego pacjenta wśród swoich mieszkańców, to serdecznie zapraszamy. Pomoc endokrynologiczna, psychologiczna, jeszcze na samym wstępie.
No ta osoba jeszcze musiałaby wyrazić zgodę, bo mamy na pewno. Ale jest to bardzo cenna uwaga i ja myślę, że taka informacja postaram się, żeby dotarła do tej osoby, bo no niestety jest to problem, bo wiem, że na dzisiejszy dzień Państwo macie u siebie takiego pacjenta z Nowej Rudy czy ze Słupca? Z Nowej Rudy. Właśnie. Stanęliśmy przed tym problemem zaskoczeni, prawda, bo tak? Nikt nie jest przygotowany na przyjęcie takich pacjentów. Jeśli mówimy, tutaj jest akurat Komisja do Spraw Zdrowia, tak, także jest to problem olbrzymi w Polsce, dosłownie i przenośni. I tutaj zorganizowaliśmy to od samego początku takich bardzo prostych rzeczy, to znaczy, żeby po prostu przyjąć pacjenta, żeby go mieć na czymś położyć. Kupiliśmy taki materac olbrzymi, zamówiliśmy specjalne olbrzymie łóżko. No i przede wszystkim no, lekarze nasi przemyśleli, jak to dokładnie zrobić, chociaż możliwości diagnostyczne są no, wręcz skomplikowane, niemożliwe praktycznie, ponieważ no, nie mogliśmy ani diagnostyki obrazowej większej zrobić, ale powiem Państwu, że rokowania były bardzo złe, wręcz zagrażające życiu tego człowieka, zresztą z takim rozpoznaniem pacjent do nas trafił z rozpoznaniem zagrożenia życia, czyli zakrzepicy i zatorowości, ale udało nam się tego pacjenta przeprowadzić zabieg operacyjny, wyrehabilitować, ustawić leczenie takie endokrynologiczne, czyli hormonalne, ustawić leczenie psychoterapeutyczne, włączyć właściwą dietę i powiem Państwu, że osiągnęliśmy stabilizację tego pacjenta na tyle dobrze, że pacjent już w chwili obecnej waży 200 kg. A ile ważył? 350. Więc wszystko się wiecie Państwo, wszystko się da, jak się chce. Tak jest. Także jeżeli byłby taki problem, żeby Państwo serdecznie zapraszam, kolejny jest otwarty, jak najbardziej. Ja tylko zwracam się do wszystkich, żeby jednak zachowali dietę. To profilaktyka, tak? Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani przedstawiciel? Jeszcze tutaj gościmy dwie osoby, a między innymi gościmy Panią, która reprezentuje uzdrowisko Lądek Biwopole, Pani Elżbieta Sosińska. Pan prezes tu wcześniej napisał, że no niestety nie może przybyć na dzisiejsze spotkanie. Jest Pani. Wszystkie dane mamy też w sprawozdaniu. Czy są pytania do Pani, która reprezentuje uzdrowisko Lądek Biwopole? Wiemy, że się prężnie rozwija uzdrowisko Lądek Biwopole. Ostatnio mieliśmy przyjemność widzieć, jak było otwarcie. Tak, tak. No pięknie, bardzo dobrze, że ta infrastruktura uzdrowiskowa coraz bardziej zyska na wyglądzie, co cieszy wszystkich nas. I tutaj jeszcze witam jeszcze raz Pana Prezesa. Pan Prezes czy Pan Dyrektor? Pan Prezes. Wyszczyckiego Centrum Zdrowia, Szpital Wyszczycki to jest szpital z tradycjami. Też mamy wykaz przedstawiony tutaj przez Pana Prezesa, jakie są oddziały, ile łóżek. Czy Pan Prezes może coś powiedzieć, kilka słów na temat szpitala Puszczyckiego, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo i przepraszam, mam troszkę problem z gardłem dzisiaj. Ja może bardzo tak ogólnie, bo wszystkim nam zależy dobro służby zdrowia i tutaj wszystkie osoby, które pracują w służbie zdrowia, Panie Prezes, Panie Dyrektor, jak i Pan Dyrektor, tym naszym przewodnim celem jest dobro pacjenta. Natomiast nie my tworzymy warunki funkcjonowania. Możemy wszystko. Ja myślę, że ta przeświąteczna i nocna opieka powinna być praktycznie w każdej większej miejscowości. Natomiast mamy takie i inne środki. I wybór lokalizacji wykonywania usług to jest wybór bardzo taki dramatyczny. Bo w jednym będzie, w drugim nie będzie. A w związku z tym na dzisiaj funkcjonuje w takiej konfiguracji, którą nam ustalono, podzielono nas powiat na trzy obszary i tak rozdysponowane środki. Małe środki, proszę Państwa. To jest chyba Pani tak około 50 tysięcy miesięcznie. Trzeba dwa zespoły lekarskie, pielęgniarskie utrzymać. Do tego musi być kierowca, który wozi każdego dnia i nocy. I też proszę zrozumieć, że to nie funkcjonuje jako pomoc tak jak pogotowie, to funkcjonuje jak chyba przygodnie, w związku z tym pacjent dzwoni, lekarz ocenia, czy może do niego dojechać, czy
niewiele tam może zrobić. Tam jest. Na przykład generalnie to dzieci, gdzie są sytuacje odwodnienia i gdzie dziecka staje się z nimi bardzo szybko. Raczej nie świadczymy tylko w sytuacjach przewlekłych, gdzie możemy faktycznie tej pomocy udzielić. Także to są takie dylematy, z którymi się na co dzień borykamy. I proszę nam jeszcze raz powtórzę, wierzyć, że wszystkim nam zależy przede wszystkim na dobru pacjenta. Ale z drugiej strony ktoś nam z tyłu krzyczy ekonomia. I czasem nas traktują jak, nie wiem, wynikę z firmy. To się opłaca się tego, to się nie opłaca. I proszę mi wierzyć, każdy z nas wielokrotnie podejmuje decyzje, nie patrząc na to, bo najważniejsze jest nawet czasami, a zwłaszcza w spółkach zdrowia, spółkach prawa handlowego, jesteśmy narażeni, oskarżeni na to, że jesteśmy, narażamy nasze jednostki na straty, no bo tak są wygląda. I drugi element, oczywiście Państwo też mieli tego świadomość, to też przekazywać w różnych rozmowach. My dzisiaj mamy aneksowane umowy i tak naprawdę będziemy przez 5 lat pracować na tych samych firmach. Gdzie po pierwsze chcielibyśmy się rozwijać i rozszerzać naszą ofertę dla naszej społeczności. Po drugie, no też te koszty no, nie są takie, że stoją w miejscu. Szpital w Bystrzycy musimy cały czas inwestować, musimy poprawiać warunki i dla pacjentów, ale też i sprzętowe. No bo po pierwsze, że ludzi leczymy przede wszystkim, musimy to naszym obowiązkiem. Po drugie, warunki, które nam są przedstawiane, są co chwilę zmieniane i wymaga się one coraz większych nakładów. A przychody nasze są praktycznie na tym samym poziomie. W związku z tym dzisiaj mamy taką sytuację, którą wydawało się, że służba zdrowia uciekła od takiego gwałtownego zadłużania się, no ale dzisiaj publikują w publikacjach fachowych słyszymy, że to szpitale, nie tylko szpitale, podobnie się zadłużają, a nie ma koncepcji co dalej. Także w tych naszych dyskutach proszę o tych uwarunkowaniach pamiętać. Też również proszę pamiętać o tym, że nie ma takiej spójnej polityki. Dzisiaj mamy oddzielnie szpital, oddzielnie przychodnia i ta polityka zdrowotna mamy sprawę onkologii dzisiaj. To są niespójne, bo ktoś to robi poza środowiskiem, nie biorąc pod uwagę uwarunkowań i jak to faktycznie powinno funkcjonować. Także jeżeli Państwo pozwolą, to chciałem tylko tyle. Bystrzyca w tej chwili zmienia się szpital. Weźmie się projektem modernizacji z całość placówki będziemy mieli odremontowane. Od tygodnia my jesteśmy właścicielem nowego obiektu, którego niestety na razie musimy go przystosować i na pewno będziemy się starać poszerzać ofertę dla mieszkańców, nie tylko Bystrzycy, bo obsługujemy również i Lądek z drugiej strony i gminę Liską, Podsto. Nie odpychamy pacjenta, który przyjeżdża i z Nowej Rudy czasami i w ramach nawet tej świątecznej pomocy czy izby przyjęć, bo taka nasza jest rola. Jesteśmy od tego, żeby tym ludziom udzielać tej pomocy, to się staramy, mimo, jak wcześniej powiedziałem, ciężkich warunków. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana prezesa? Jeśli nie, to sami Państwo wiecie, że swego czasu był taki pomysł, jak powstały POZ-y tutaj na terenie Lądka, że przedstawiciele tych POZ-ów chcieli stworzyć coś takiego, no ale po przeliczeniu ilości mieszkańców i dostania, że tak powiem, na każdą osobę zdeklarowano w danych POZ-ach zdeklarowanej kwoty, no niestety doszli do wniosku, że nie są w stanie tego ogarnąć. Wszystko niestety, ale rozbija się o pieniądze, gdzie tak jak pan prezes wspomniał, no, tu nie powinna ekonomia wchodzić w ogóle w tylko życie i zdrowie ludzkie, no, ale to nie od nas zależy. Miejmy nadzieję, że parlamentarzyści, którzy też się angażują w to, że wreszcie będą mogli tam zaistnieć i ten głos ludu przekazać. I bardzo proszę, udzielam tu głosu panu radnemu Pełkowskiemu, który też jest przedstawicielem swojej jednostki. Na pewno chciałby się tutaj czymś pochwalić w obecności zebranych tutaj gości naszych, którym
no, nie jest obce właśnie funkcjonowanie służby zdrowia. Bardzo proszę. Musimy się postreszczać, ponieważ czasu może nie zostało za dużo, ale serdecznie raz jeszcze witam wszystkich przybyłych gości. Ja również jestem lekarzem, jak i radnym, przedstawionym przez pana przewodniczącego. Chciałbym oczywiście powiedzieć o swojej firmie, którą prowadzę już 13 lat. Prowadzę również usługi w zakresie poradni bazowo-ortopedycznej i rehabilitacji ambulatoryjnej. Są to dwa kierunki, które dotychczas prowadzę. Rehabilitację ambulatoryjną od 4 lat, poradnię bazowo-ortopedyczną od 2002 roku, także już staż jakiś tam za sobą mam. Za ubiegły rok 2014 przyjąłem w swojej poradni ponad 3000 pacjentów, które to są to osoby, które skorzystały z poradni bazowo-ortopedycznej. Natomiast z tych świadczeń rehabilitacyjnych skorzystało około 1000-1500 osób. Wynika to z tego, ponieważ mógłbym przyjmować znacznie więcej pacjentów. Mówię tutaj o poradni, o rehabilitacji leczniczej, ponieważ zapotrzebowanie jest bardzo duże, ale jesteśmy wszyscy okrojeni kontraktami. Ja kontrakt mam w tej chwili swoje usługi zakontraktowane do połowy przyszłego roku, czyli wszyscy mamy te kontrakty aneksowane do 2016 roku do czerwca. No ale jak już od wielu lat nie ma pieniążków, czyli w dalszym ciągu pozostajemy na tym samym poziomie i zamiast przyjmować no, 3 razy więcej pacjentów, przyjmujemy tylu, za ilu mamy zapłacone. Także ja kiedyś napisałem podanie do pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, ile, jak długo można przyjmować za darmo, ponieważ ja nie odrzucam swoich pacjentów, ponieważ prowadzę taką specjalizację, gdzie pacjent wychodzący z mojego gabinetu praktycznie oczekuje rehabilitacji. No i jak ja mam powiedzieć, no nie mam dla pana pieniążków, także uważam, że też jestem tutaj takim człowiekiem trochę charytatywnym, ponieważ te osoby u mnie znajdują tą pomoc, są przyjmowane wielokrotnie za darmo. Zupełnie mam inny sposób przyjmowania i tworzenia kolejki. Nie tworzę kolejki na 2-3 miesiące do przodu, tylko staram się tych pacjentów przyjmować na bieżąco. Nadwykonania są na poziomie czasami kilkunastu tysięcy złotych za rok, a ja dostaję umowę w pierwszym kwartale następnego roku i ugodą przyjmuję łaskawie, powiedzmy, wynagrodzenie na poziomie 3 tysięcy złotych. No to jest śmiechu warte. Jest mi tak, to ubolewam, przykro mi jest, że nie ma tutaj na sali osób najbardziej zainteresowanych, bo w tej chwili mówimy o NOSiU, czyli o tej nocnej opiece i całodobowej i świątecznej. Nie ma najważniejszych ludzi, czyli nie ma lekarzy. My się nie spotykamy, ale dobrze są sygnały takie, jakie tutaj właśnie dzisiaj się rozpoczęły, czyli była pani senator. Pani poseł i są chęci do rozmów. Ja uważam, że jak będziemy rozmawiać, to na pewno jakieś porozumienie znajdziemy. Ja właściwie to rozwiązanie mam na już. Tylko zawsze jest tak, że ktoś bierze całość. I to jest cały błąd. Bo jest to, ja uważam, że z tego tortu należy te cząstki brać na poszczególne gminy. Tak jak tutaj pan Sturka dobrze zauważył, że w każdym większym mieście pomoc świąteczna powinna być na miejscu. I to jest granda, że Lądek, Stronie Śląskiej, gmina, 15 tysięcy ludzi w obu gminach nie ma świątecznej pomocy całodobowej, świątecznej całodobowej pomocy lekarskiej. Tu już wcześniej podejmowaliśmy takie próby. Dobrze, że w tym momencie jest taki nacisk, taka presja. Ja myślę, że to się uda załatwić, bo to nie ma najmniejszego problemu. Problem polega tylko na tym, że rozdział pieniążka musi być taki, prawda? Mamy 100%, no to 30% będzie na dwie gminy, Lądek i Stronie. Jest sprawa załatwiona. Ja na dzisiaj dysponuję już, bo tak jak tutaj pani z Polanicy powiedziała, że to nie jest tak, że od razu, ale generalnie ja mógłbym już zaproponować, że tak powiem, miejsce do prowadzenia tej całodobowej opieki medycznej, ponieważ dysponuję pomieszczeniami i dysponuję pracownią rentgenowską. Generalnie można byłoby stworzyć na szybko małe laboratorium, żeby zrobić jakieś podstawowe badania krwi i to mogłoby funkcjonować od już. I myślę, że na tych rozmowach, które się odbędą 20 kwietnia z panią prezes systemu, ja mogę taką deklarację ze strony, powiedzmy, swojej przedstawić i jak najbardziej zaproponować. I faktycznie nie widzę problemu. Ja jestem osobą dyżurującą średnio w SCM-ie 6 razy w miesiącu i wiem dokładnie, jak to wygląda, prawda? Jeżeli sobie oczywiście jest duży komfort, to też nie można powiedzieć, lekarzy przyjmujących świątecznej całodobowej pomocy
medycznej, że jak mają jakiś większy problem, to mogą się od razu skierować na oddział, są lekarze konsultujący z poszczególnych oddziałów i jest to wtedy profesjonalna obsługa załatwiona. No ale, ale generalnie uważam, że większym zadowoleniem dla naszej tutaj lokalnej społeczności byłoby to, kiedy ta opieka byłaby na miejscu. Głównie o to chodzi. I zorganizowanie, powiedzmy, tego transportu medycznego to nie jest wielki problem. Też się można dogadać z lekarzem. Jeżeli jest wyjazd, to również może pojechać własnym samochodem i to można dogadać. Tylko tutaj chodzi o chęci. Chodzi o chęci. I tych chęci nie widzę, bo nie ma lekarzy, którzy dyżurują w tej świątecznej pomocy lekarskiej. I tu generalnie brakuje tych osób, bo to jest po prostu, ja uważam, dalej takie nie traktowanie tematu poważnie. No bo jeżeli nie mamy tutaj lekarzy, którzy powinni też zabrać głos, bo oni przede wszystkim leczą tych pacjentów, no leczą nas, prawda? Nas tutaj, każdy z nas jest tutaj potencjalnym pacjentem. Ale zostawię ten temat, ponieważ to mnie troszeczkę też denerwuje. Jak wszystkim wiadomo, no może nie wszystkim, jestem właścicielem obiektu, który w Lądku Zdrowiu pełnił funkcję szpitala. I szpitala, można by o tym mówić, ponieważ szpital w Lądku Zdrowiu funkcjonował już od 1898 roku, czyli na przełomie wieków i od początku, od czasu, kiedy go wybudowano, była to jednostka medyczna. Szpital funkcjonował, powiedzmy, do roku 2000, no i praktycznie jest pusty, prawda? I teraz przy gminy, tutaj powiedzmy na Lądek, Stronie Śląskie, rozwijają się, wyzdrowisko pięknie, budynki się tworzy, przyjmujemy coraz więcej gości, coraz więcej ludzi do Lądka przyjeżdża, do Stronia, powstaje nam coraz więcej centrów, tam powiedzmy rekreacji, no mówimy o tym, żeby pozyskać klienta, ale co dalej? Ten klient gdzieś musi być zabezpieczony medycznie i tutaj rzeczywiście w tej chwili powstała straszna dziura medyczna, ja to mogę powiedzieć, no bo spotykam się z tym na co dzień i rzeczywiście jest chaos i jest bałagan, ponieważ Polanica też nie zawsze jest wydolna, jeżeli chodzi o załatwienie wszystkich pacjentów urazowych. I ostatnio mieliśmy tutaj zimą taką właśnie sytuację, kiedy też pacjenci oczywiście niezadowoleni w kolejce, że czekają po 2-3 godziny na załatwienie prostych urazów, no, ale niestety tak to wygląda. To jest taka, no nie wiem, chcę tutaj przedstawić plan rozbudowy dla miasta Lądek Zdrój, jak również i gminy Stronie Śląskie. Tutaj oznaczyłem te budynki, to jestem w trakcie realizacji projektu budowlanego, tak żeby po prostu przedstawić Państwu, nie wiem, jest to dobrze widoczne? Ten charakterystyczny tutaj, ten budyneczek A, to jest stary szpital, to znaczy stary budynek przy ulicy Płockiej 33. Budynek B, budynek C. Chciałbym rozbudować budynek A o budynek B i całkiem niezależnie, no bo wolno stojący obiekt, który tutaj jest oznaczony literką C. Tutaj są zaznaczona jest komunikacja z strzałkami. W tej chwili od strony powiedzmy tej południowej mamy dostęp do ulicy Fabrycznej, jest to droga jednokierunkowa, a tu jest ulica Kłodzka, czyli komunikacja jest idealna. Komunikacja jest idealna. Co miałoby się w tych budynkach znajdować? Czyli w starym budynku, szpitala, czyli oznaczony jest tutaj na mapce literką A, miałaby się znajdować tak zwana rehabilitacja ambulatoryjna, czyli na parterze tego budynku znajdowałaby się rehabilitacja ambulatoryjna, czyli te świadczenia, które dotychczas prowadzę na ulicy Granicznej, byłyby w tej chwili zlokalizowane w tym budynku na poziomie parteru. Na pierwszym piętrze zaplanowałem oddział geriatryczny w powiązaniu z budynkiem B. W budynku B na pierwszym piętrze również będzie się znajdował oddział rehabilitacji. To byłyby małe oddziały, mniej więcej 20-łóżkowe, między 15 a 20 łóżek na oddziale geriatrycznym i na oddziale rehabilitacji. Na drugim piętrze budynku B, czyli w tej części poddasza, również byłyby, nie będę Państwa zanudzał, bo to są projekty techniczne. Ja tutaj oczywiście przygotowałem rzuty poszczególnych kondygnacji i mógłbym w szczegółach opowiadać, co gdzie będzie się znajdowało, ale to nie o to chodzi. Hasło jest takie, żebyśmy mieli tutaj to, o czym cały czas
po prostu, o czym rozmawiamy, że brak opieki dla osób starszych. I dlatego myślę, że to byłby taki jeden z pierwszych oddziałów takich właśnie geriatrycznych tutaj na tutaj powiedzmy Banku Zdroju. I na drugiej kondygnacji, czyli w części poddasza w starym budynku byłyby pomieszczenia powiedzmy socjalne, a w budynku B pozostałe sale chorych. Budynek C, który tutaj zaprojektowałem jako budynek wolno stojący, miałby przejąć właściwie funkcję oddziału urazowo-ortopedycznego. I w tym budynku znajdowałoby się następne takie rzeczy, czyli oddział, żeby funkcjonował, musi funkcjonować również izba przyjęć, czyli w części parteru przyziemia znajdowałaby się właśnie izba przyjęć, w drugiej części jak również poradnia urazowo-ortopedyczna z zapleczem diagnostycznym, czyli kasownią EKG i kasownią komputerową. Na pierwszym piętrze znajdowałby się blok operacyjny z dwoma salami operacyjnymi. Na drugim piętrze byłby oczywiście oddział, czyli sale chorych. I też przewiduje maksymalnie 16 łóżek. I myślę, że gdyby udało nam się to oczywiście stworzyć, myślę, że potrzeby są ogromne, to wiele problemów byśmy rozwiązali, ponieważ byłoby to takie małe centrum medyczne, które by świadczyło usługi na wysokim standardzie. I myślę, że te wszystkie problemy związane z całodobową i świąteczną pomocą lekarską, jak również tam znalazłyby swoje miejsca. Oczywiście nie powiedziałem tutaj o wszystkim, że jest tam też również planowana instancja pogotowia, czyli też jak najbardziej uważam, że powinno się to w tej części znaleźć. To jest właśnie zaprojektowane w części B, gdzie również tutaj sobie podjeżdżały karetki. Lokalizacyjnie wiemy doskonale, że to miejsce no jest z wielu względów uzasadnione, ponieważ jest usytuowane przy zbiegu głównych dróg, właściwie wylotowych do Płocka. Także uważam, że tam jeszcze o wielu rzeczach też nie powiedziałem, ponieważ w części B na parterze również by się znajdowała apteka. To praktycznie mielibyśmy takie centrum urazowo-ortopedyczne na miejscu. Ja w tej chwili inwestuję ogromne środki. Chociaż powiedziałem sobie, dlaczego ja to robię, prawda? No bo to nie jestem żadną instytucją, generalnie ryzykuję własnym majątkiem, czego nikt dotychczas tego nie zrobił. I powiedziałem sobie, że zrobię jeszcze plany powiedzmy przestrzeni około ponad 3000 metrów kwadratowych. To ktoś, kto się zajmował budową czy remontem mieszkania, to może sobie mniej więcej zdać, jakie to są kwoty. Nie będę też dokładnie o nich mówił, ale chcę zrobić dokumentację budowlaną na koniec powiedzmy czerwca, lipca i oczywiście wystartować w programie o dotacje unijne. Praktycznie rozważania co do podziału pieniążków w Urzędzie Marszałkowskim są już znane i wiem, że tego typu inwestycje jak najbardziej będą wspierane. I jeżeli uda się pozyskać środki na poziomie 85% dotacji, to jest wielka szansa, żebyśmy za dwa lata mieli coś, co wygląda w ten sposób. Ja może tylko pokażę jeszcze tak mniej więcej, jakby to mogło wyglądać. Tu jest taka przygotowana wizualizacja powiedzmy tych budynków. Ja tak znajdę, wybiorę takie te najciekawsze. To są oczywiście bryły, ponieważ trudno jest przedstawić, ale tu tak Państwo macie taki powiedzmy no perspektywiczny troszeczkę układ w trzech płaszczyznach, jakby to miało wyglądać. Tutaj mamy oczywiście ulicę Płocką, od przodu to jest stary budynek, a tu jest część zabudowana i nowy budynek z izbą przyjęć, czyli komunikacja idealna, prawda? Od strony fabrycznej sobie zajeżdżamy, z każdej strony sobie wjeżdżamy, czyli mam faktycznie dwa wjazdy. Czyli od strony ulicy Płockiej, od strony ulicy Fabrycznej. To jest oczywiście podcień, izba przyjęć. No i generalnie mogłoby się wiele dziać. Także tak to wygląda. Pokażę też elewację. Ja tutaj miałem duży problem, bo jeszcze tego nie uzgadniałem z konserwatorem zabytku, ale nie chciałem. Właściwie powiem, co było inspiracją. Inspiracją był budynek w Polanicy Zdroju.
pani doktor Ireny Ewis, która właśnie też zbudowała obiekt w takim stylu, klimacie secesji. Ja też oczywiście, nawiązując do architektury, ja tutaj wrócę, bo tutaj mam takie dwa rysuneczki. Tu są właściwie elewacje, ale pokażę mniej więcej, jak to mogło. To jest część nowego budynku, czyli ten budynek stałby równolegle do ulicy Mickiewicza, czyli z Ronda wyjeżdżamy na stronie, czyli to jest ta działka, która jest w tej chwili tam w ogóle nie zagospodarowana. I tak by wyglądał ten obiekt, prawda? To jest elewacja południowo-zachodnia. I tutaj możemy sobie jeszcze wrócić. To jest powiedzmy też elewacja południowo-zachodnia, czyli tu mamy front. Państwo z Lądka, którzy są, to doskonale czują klimat, ponieważ to jest wejście od strony ulicy Kłodzkiej, a to jest powiedzmy elewacja od strony, no powiedzmy Kłodzka, prawda, czyli od strony Lądka. Tutaj bardzo ładnie to nawiązuje architektonicznie, także to nie jest prostą sprawą nawiązać się do istniejącej architektury, ale uważam, że no, wyszło to całkiem nieźle. Dlatego ta nowa część, która miała powstać, też właśnie byłem pod wrażeniem tego obiektu Ireny Ewis, także tutaj sobie wymyśliłem, że to również można byłoby w tym kierunku po prostu zrobić. Tutaj oczywiście już mając troszkę doświadczeń budowlanych, byłby dach mansardowy, czyli faktycznie drugie piętro, bo takie są warunki zabudowy, że budynki nie mogą być większe jak 12 metrów. I tutaj idealnie mamy faktycznie jeszcze kondygnację jedną podziemną, w której będą się znajdować powierzchnie magazynowe, socjalne, oczywiście dział farmacji medycznej, bo to też się musi w takim obiekcie znajdować, który by obsługiwał jakby te dwa budynki. Jeśli mogę czymś jeszcze Państwa zainteresować, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy macie pytania Państwo do Pana Doktora, naszego radnego? Jaki jest szacowany koszt? Koszt tej inwestycji to można bardzo łatwo wyliczyć, bo ja tutaj się po prostu czasami kwoty, o których ja tutaj słyszę, to nie wiem, to są tak strasznie nadmuchane, 10 milionów i za te 10 milionów zostało zbudowane. Ja myślę, że w tym rozdziale nie będzie takich przewałek, jakie były w 2007, w których też zresztą uczestniczyłem, 2013, bo do chwili obecnej jeszcze nie są zamknięte rozliczenia z pozostałego rozdziału, ale trzeba sobie zdać sprawę, że KGHiM pozyskiwał środki milionowe na tworzenie lotek i po prostu w tym momencie prawdopodobnie temu się troszkę przyjrzano tak bardziej szczegółowo. I mam nadzieję, że rozdział tych pieniążków będzie bardziej taki no, sprawiedliwy i rzeczywiście niech one czemuś służą, bo wydajemy miliony i tak naprawdę nic z tego nie ma. A powiem Państwu, że to jest koszt około 20 milionów złotych. Czyli w Lądku powstaje Alhambra. To jest też budynek odpowiedni, on jest powiedzmy może powierzchnią do starego budynku, który jest obecnie w Lądku, czyli na Kłodzkiej 33, jest niewiele większy. I tam kosztorys jest prawie 10 milionów złotych. Ja potrzebuję dwa razy więcej i zrobię coś, co będzie trzy razy większe od Alhambry i będzie stanowiło przez najbliższe 1000 lat, tak jak ten szpital funkcjonuje, tak przez najbliższe, powiedzmy, kilka stuleci po prostu ten obiekt będzie funkcjonował. Czyli tutaj mówimy o czasami jakichś założeniach informatycznych, prawda, jak duże to są pieniądze. To łatwo przeliczyć. Ja powiedziałem, 3700 metrów kwadratowych miała w całości, powiedzmy, taka byłaby powierzchnia użytkowa tych wszystkich, powiedzmy, obiektów. Koszt metra kwadratowego w przypadku budownictwa szpitalnego to się waha między 5 a 6 tysięcy złotych. Także 5 tysięcy złotych, czyli sprawa budowlana bez wyposażenia, to jest na poziomie 15 milionów złotych. Mniej więcej przygotowywałem się do kosztów wyposażenia oddziału rehabilitacyjnego. To na poziomie 500
tysięcy złotych można bardzo przyzwoite urządzenia zakupić, żeby tego typu oddział, powiedzmy 15-20 łóżkowy, wyposażyć. Blok operacyjny, doskonale wiedzę tutaj mam, ponieważ no, operuję na co dzień i wiemy co ile kosztuje, także również blok operacyjny może być za 10 milionów, ale może być też naprawdę za 2 miliony złotych. Także to jest tylko kwestia tego, co chcemy mieć i możemy wiele mieć. No. Także myślę, że to jest taki właśnie czas, bo ja słyszałem dotychczas takie słowa, że Dębski będzie budował szpital prywatny. I to mogą tylko mówić ludzie, którzy nie mają totalnie wyobraźni, po prostu są głupi, no bo ja tego inaczej nie nazwę. Bo wiadomo, że my mamy problemy pozyskać pacjenta prywatnego, komercyjnego, powiedzmy w Polanicy, a nie mówiąc już, co się może dziać w Lądku. No, no, po prostu ludzie są niestety, ale bez pieniążków. Każdy chce załatwić swoje zdrowie, niestety za środki publiczne. Oczywiście ten projekt, jeżeli kiedykolwiek uzyska realizację, to oczywiście będzie w 100% finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście ja mogę sobie jakąś tam gałąź wymyślić komercyjną, ale zapewniam, że to miałby być powiedzmy centrum, które będzie dla wszystkich dostępne. Żeby nie było takiego, ja będę chciał jeszcze zamieścić jakiś większy artykuł, powiedzmy w gazecie, w debatach londyńskich, żeby ludzie też wiedzieli, z czym mogą się zderzyć, z czym się mogą zderzyć. Uważam, że to jest jedyny czas, żeby coś takiego stworzyć, bo doskonale wiem, że samorządy nie poradzą sobie z tym, bo doskonale wiemy, jak uczestniczyłem w tych wszystkich przewałkach, bo tego inaczej też się nie da powiedzieć, że no niestety, ale Urząd Miasta w tym czasie, kiedy była walka o szpital, no praktycznie nie zrobił nic. Najlepiej było to zostawić, oddać, tylko szkoda, że za tak duże pieniądze. Bo uważam, że gdybym ten szpital dostał za złotówkę, bo w normalnych, cywilizowanych krajach zachodniej Europy takie obiekty oddaje się ludziom, którzy mają potencjał, naprawdę za symboliczne pieniądze. I milion złotych zainwestowanych, jak to wiele osób określiło, w ruinę, i taka jest prawda. Ponieważ ja przez 3 lata, oczywiście na własny koszt, tylko burzyłem ten szpital. Z nowych rzeczy to tylko zostały zamontowane stolarka okienna, która kosztowała blisko 100 tysięcy złotych. A zostało wymienionych raptem może 78, prawda? Ale to są takie koszty. I generalnie przez 3 lata burzyłem to, co funkcjonowało przez 50 lat. No. Jeszcze do niedawna tutaj akurat z kolegą przewodniczącym pracowaliśmy w szpitalu, doskonale znamy wszystkie pomieszczenia. Także praktycznie ten budynek się nadaje do kapitalnego remontu i jest przygotowany do kapitalnego remontu. Także ja jestem jeszcze mocno bardzo optymistycznie nastawiony, bo uważam, że jest szansa, żeby pozyskać te środki, ale uważam też, że musi być też duże wsparcie i właśnie mam, tak mi się przynajmniej wydaje, że z racji tego, że jestem w Radzie Miasta, że będę miał bezpośrednie przełożenie na rozmowy z decydentami. Ja będę chciał się z taką prezentacją pojawić przynajmniej dwukrotnie u marszałka, przedstawić mu plan. Marszałek jest, mam nadzieję, mocno zaangażowany w Lądek, ponieważ jest chyba większym udziałowcem uzdrowiska Lądek Długopole, czy właścicielem. Także myślę, że takie struktury powinny się tu znajdować. Obojętnie na jakim poziomie, w jakim zakresie, ale doskonale wiem, ja nie tworzę oddziału internistycznego, pediatrycznego, tylko tworzę coś, co jest jak gdyby takim po prostu miejscem pierwszego rzutu, czyli generalnie urazy. Ludzie jak tutaj przyjeżdżają, to przyjeżdżają potencjalnie zdrowi, ale każdy z nich jest narażony na urazy. I w tym momencie wiadomo jak to wygląda. Cały czas mówimy o tej drodze, mówimy o drodze, która trwa, a rzeczywiście mając na uwadze obszar gminy Stronie Śląskie, no to odległość, zresztą to już było wielokrotnie, o tym rozmawialiśmy, to nie chodzi, żeby tutaj powtarzać i powielać tą historię, ale uważam, że też dla przynajmniej 30-35 osób znalazłaby się praca. To jest też bardzo ważne, bo tutaj po prostu mielibyśmy nowe miejsca pracy. No, to też nie jest bez znaczenia dla tego typu inwestycji. Także na pewno będę chciał tutaj mieć wsparcie.
wsparcie Rady, Lądka, Stowarzyszenia Śląskiego. Poparcie, poparcie. Ja się przy tym nie upieram. Ja uważam, że zawsze trzeba się na problem spojrzeć, powiedzmy, z lotu ptaka, prawda? Gdzie czego brakuje. Tu chodzi o jakąś logikę, bo uważam, że w wielu rzeczach tutaj tej logiki nie ma. Tak jak nawet z rozwiązaniem tej świątecznej pomocy lekarskiej. Ja uczestniczę w rozmowach lekarzy, którzy dyżurują po prostu i cały czas mają jakieś niezadowolenie, cały czas jakieś frustracje, ale nie potrafią się spotkać. I teraz praktycznie ktoś to musi z góry za nich załatwić. Bardzo dobrze, że w tej chwili tak się dzieje, że w końcu chcemy rozmawiać, chcemy się spotkać. To można jakieś rozwiązać. Ja nie mówię, że to musi być w Lądku. Jeżeli stronie przedstawi lepszą ofertę, bardziej przygotowaną, to bardzo proszę, może być to w stronie. Ale my jesteśmy tutaj po prostu społecznością Lądka Zdroju. Mamy stację pogotowia w Lądku Zdroju. Uważam, że również ta świąteczna pomoc lekarska, do której ludzie się i tak już przyzwyczaili, powinna być w Lądku, no nie, nie ukrywają. A to jest moje zdanie. Oczywiście każdy ma swoje zdanie i ma prawo je wygłosić. No chętnie odpowiem jeszcze na jakieś pytania, jeżeli Państwo mielibyście. Są pytanie do Pana Doktora. Dziękuję bardzo za obszerną informację, jak również plany, które widzę, są też szeroko zakrojone, oby tylko się udało w tym kierunku cokolwiek ruszyć. Szanowni Państwo, czy macie jeszcze pytania do przedstawicieli, których tutaj dzisiaj gościła na dzisiejszej sesji? Jeśli nie, to ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję za przybycie, jak również przedstawienie nam sprawozdań. Myślę, że zobaczymy się za rok, a może wcześniej, bo zawsze co rok mamy takie właśnie podsumowanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie i ogłaszam 10 minut przerwy. Thank you.
Najlepszych specjalistów, najlepszą dostępność.
Pacjentów w relacji
Szanowni Państwo, witam po przerwie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Pani Dyrektor i przedstawiciele już nie chcieli tutaj przedłużać. Życzą wszystkim tutaj obecnym zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, żebyście Państwo przyjęli te życzenia. Coś więcej, rodzinnych świąt wielkanocnych. Takie tu przekazuję życzenia od przedstawicieli służby zdrowia. Aby ta służba zdrowia była nasza zdrowa. To jest bardzo duży problem. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie jest to informacja o realizacji świadczeń rodzinnych ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w latach 2013-2014. Komisja się zapoznała, jak również wszyscy radni. Czy będą w ogóle jakiekolwiek pytania w tym temacie? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie jest to sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lądku Zdrowiu za rok 2014. To była też informacja przekazana Państwu. I przechodzimy do punktu interpelacje, zapytania, wnioski, sprawy różne. Czy są jakiekolwiek interpelacje od Państwa na piśmie? Na interpelację, jako mam taką prośbę do Pana Radnego Dobrzyńskiego. Złożona została też interpelacja, tylko nie wiem, czy to dotyczy Pana. Bo było napisane, że Pan Dobrzyński, a podpisane był to inny. Adres był nie mój, ani nic, to nic przygotowali. Ja miałem przygotować pytanie, bo to się opowiadał na temat, a później się okazało, że po miesiącu on złożyli. Jak mamy traktować, czyli interpelacja właściwie nie jest interpelacja przez Pana wystosowana. Nie. Aha, rozumiem, czyli nie traktujemy tej interpelacji poważnie. Ja właśnie, Panie Burmistrzu, odnośnie tych stawów, prawda, bo to chodziło o to, że podobno powstały Polski Związek Wojskowy. Lądecki, tak. On działał ten, który się reaktywował i jest w ogóle dobry. Ja akurat nie jestem wędkarzem, ale... Dlatego nie widzieliśmy, jak tutaj to właściwie... A to już się, i tak jest po fakcie, bo nam chodziło o przetarg, o którym mówiłem. No tak, bo było napisane jako wystosowana interpelacja przez Pana Radnego, aby podpisany kto inny, więc się ktoś podszywa może pod Pana Radnego, więc ale taka obawa zachodziła. Dobrze, nie ma interpelacji, jeśli chodzi o interpelację pisemną. Zapytania, wnioski, sprawy różne. Proszę bardzo, jeśli ktokolwiek ma tutaj zapytania. Pani Małgorzata Bendarek. Ja tylko powiem tak, że Pani Małgorzata złożyła taką interpelację, gdzie była potraktowana jako właściwie, można powiedzieć, jako wniosek, a mianowicie dotyczyła chyba w tej sprawie, chce Pani Małgorzata powiedzieć, a mianowicie chodzi o to, żeby radni udzielili, że tak powiem, zgody na opublikowanie swoich numerów telefonu, ewentualnie maili. I ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że nie możemy czegoś takiego uczynić bez zgody Państwa. Jeśli ktokolwiek z Państwa wyrażałby taką chęć, żeby opublikować to na Bibie, bądź na stronie Rady, że takie macie na przykład adresy mailowe lub takie numery telefonów, że mieszkańcy, wyborcy mogą się do Państwa poprzez te maile i numer telefonów do Państwa zgłaszać, to tylko zależy od Państwa. My jako ze strony naszej możemy tylko powiedzieć, że możemy udzielić informacji na temat tych maili, które są na stronie, którą dostajecie, czyli na domenie Ladek Zdrój, bo to są ogólne i w tym przypadku Wy otwieracie. Ale jeśli chodzi o indywidualne, prywatne swoje, no to tylko i wyłącznie w tym przypadku, jeśli wyrażacie na ten temat. I proszę bardzo. Rozwiązać tę sprawę. Każdy z nas składał ankietę radnego, w której są podane dane kontaktowe. Jest numer telefonu, jest adres mailowy, jeżeli ktoś tego korzysta, może poprosić w tej ankiecie. Tak, tak, nie dostanie. Oczywiście. Tutaj nie ma czegoś takiego, że Wy musicie na nowo wypisywać. My wszystkie mamy wypisane na jednej liście. Tylko teraz określić, które chcecie dane kontaktowe upublicznić. Proszę. Jeżeli chodzi o ten adres mailowy, prawda, to jest tak publicznych środków nadany, więc jak najbardziej też do tego, żeby te kontakty były. Natomiast kwestia telefonu to już też nie wiem właśnie, czy większości tak z Państwa, ci, co są sołtysami, prawda, czy też będą jakieś inne funkcje społeczne, to ten telefon tak jest znany, tak jest znany, prawda? A uważam,
zamontowaniu tego na tej naszej stronie, plątek zwiedzanie z Rada Miejska, no to sprawi się, że będziemy bardziej dostępni też jeszcze jako rada, że można się z nami skontaktować. Tylko no, ważne, żeby sobie zbierać te maile też, jeśli faktycznie wyślę, tam to będzie. Więc nie wiem, czy to, kiedy to może... Ja poproszę panią Małgorzatę, żeby zrobiła taką listę tylko i tylko państwo piszecie, co chcecie, czy mail prywatny, numer telefonu, bo tamto to pójdzie z marszu, jako z domeny Ladek, a tutaj powiem, podapiszecie, czy swojego maila prywatnego, który podawaliście, lub numer telefonu, lub jedno i drugie tylko zaznaczycie. I tak, żeby tylko złożyli stosowny podpis, żeby to było jako dokument, że wyrażacie zgodę, przygotujemy taką listę. Dobrze. I do kiedy może? Ja jutro jestem, więc jutro przygotujemy. Jutro będzie przygotowany i można się zgłaszać i podpisy złożyć. Proszę bardzo. Musimy przyjść tu do urzędu. No tak, bo trzeba by było. Bo chyba, żeby pani Małgorzata Lędrza się zdążyła wydrukować. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakiekolwiek zapytania i sprawy różne do pana burmistrza? Szanowni państwo. Jeszcze tak. Tutaj właśnie, a chciałam się zapytać właśnie pana burmistrza o porządki wiosenne, czy są nie planowane też jakieś, gdybym miała zapytania właśnie dotyczące czyszczenia rzeki też jeszcze i czy jakaś akcja taka większa, ponieważ jak się wyjdzie gdziekolwiek też gdzieś dalej na szlaki turystyczne, czy jakieś drogi dojazdowe, czy gdzieś koło, to naprawdę tak ludzie wyrzucają te śmieci. Ja wiem, że ten temat powraca taki, ale warto chyba raz do roku jakąś taką akcję większą z zaangażowaniem szkół na przykład zorganizować. Kiedyś była taka, pamięta, akcja sprzątanie świata. Było coś takiego. A to na jesień. Jeśli chodzi o sprzątanie świata, szczegółowo przygotowany projekt, mówimy o tym ostatnio. Z wykazą na te szlaki, gdzie jakaś choroba wyszła. Natomiast jeśli chodzi o sprzątanie. Gdzie taką informację można znaleźć w burmistrzu? Na razie wstępnie przygotowano mi. A ja proponuję przedstawić. Jeśli chodzi o sprzątanie wiosenne, na bieżąco to, co zgłaszane jest w opisu zgłoszeń numer 6, jest sprzątane, czyli ile tam worków pod mostem na starej drodze granicznej, telewizory i wysypisko śmieci i tak dalej, i tak dalej. Miejsc jest mnóstwo. No cóż, liczę na to, że jutro z mieszkańcami rozmawiając spróbuję jeszcze raz powiedzieć to, co wszyscy wiemy. Bo obwinianie burmistrza czy służby miejskiej o to, że brudno, czy nawet państwa, to jest jeden wielki błąd. Bo sam niejednokrotnie widziałem, każdy z nas widział, jak się nie przy zachowuje. Jeżeli nie zaczniemy robić porządku od siebie, to po prostu muszę obwinąć. Jeśli chodzi o to, co pani pytała, to właśnie trwa wycinka już chyba zapłacę tym, że poruszamy to przed. A to jest wycinka, natomiast śmieci z rzeki, bo wiem, że były takie akcje robione, że wędkarze jeszcze. Zadeklarowali, że zrobią tak? To, natomiast jest na razie problem z dostawami, zobaczymy jak to wygląda. Jeżeli nie, to we własnym zakresie zrobimy sprzątanie rzeki, bo regionalny zarząd gospodarczy trzeba z rzekami. Ale muszą też wyrazić zgodę, żebyśmy mogli wejść do tej rzeki. Ja jestem naprawdę, uwierzcie, drodzy państwo, jak każdy z nas, z drugiej strony załamany tym, co ludzie potrafią przeżyć. To już przechodzi wszystkie możliwe, że butelka w oleju, takie używania, które dla mnie to jest niezrozumiałe, że telewizory, drukarki i baniaki w ogóle, ale no cóż. Jak długo nie nastąpi zmiana społeczeństwa, będziemy mieli ten problem na górę, jak ludzie sami wiedzą, że nie mogą. Niestety ludzie są tylko ludźmi, ja nie mówię tylko tutaj o społeczeństwie londyńskim, bo prawdą jest też to, że te śmieci częściowo też przepływają w stanie środowiskowego. Ja tylko państwa wszystkich proszę, że mamy tutaj między innymi przy urzędzie oraz w innych miejscach i niedługo po przetargu będą te takie duże zbiorcze pojemniki, gdzie bez problemu możemy wszystko wyrzucać. Ludzie nawet na wsiach, ich zbierają to do worku, przyjadą nawet do lądku, tutaj do lądka, wejdą do rynku, wrzucą nikim. Też będzie to głosowanie. Żeby tylko się nie palało po lesie. Problem polega na tym, że tych kwestii nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, a problem jest, więc jako rada musimy próbować przynajmniej reagować na to w miarę możliwości, czy podejmowanie inicjatyw społecznych, czy też działanie w ramach tych środków, jakimi
ze swojej strony zróbmy taką akcję sprzątającą jakiegoś pewnego rejonu, żeby ludzie zobaczyli, że też się angażujemy. No. A potem możemy zrobić na zakończenie spotkanie takie integracyjne. Kiedyś to swego czasu robiliśmy, a mianowicie sprzątaliśmy całą tą drogę od Mostowiaduktu aż do przejścia w Czechach. I potem na koniec poszliśmy sobie tam do Czech na takie spotkanie i to było fajnie połączone, po drodze były zostawiane te wszystkie worki z odpadami, potem Zedbek to wszystko pozabierał i to była bardzo fajna akcja, głośna była swego czasu. Myślę, że zawsze możemy pokazać od siebie, że chcemy tego porządku właśnie odnośnie czystości zachować w naszej gminie. Więc to, proszę bardzo, pan Bogu się zapytać. Chciałem dwie kwestie do państwa, też mogę więcej. Już po raz trzeci pytają się mnie na temat powrotu naszej gminy do Stowarzyszenia Gminy Wysokocieńczyka z Państwa Sosnowskiego. Bo nie wiemy też jeszcze, jak wyglądało też działalność gminy, prawda, co oprócz tego, że gmina płaciła stawki, bo nie wiem, czy jesteśmy teraz w masy wieści? Nie jesteśmy. Chodzi o powrót, tak? Pozostałe trzy gminy działają prężnie. Nie ukrywam, że główną inwestycją jest wieża Weźmieńczyku. Ja osobiście jestem za, bo ta wieża, mimo że wglądek nie jest przy samym Weźmieńczyku, ale ta wieża wydaje mi się, że powinna być. To jest wieża ważniejsza niż to, co jest tam na Śnieżce. I niestety jeszcze też około 4000 zł. Czekają na to. Ja nie wiem, jak się dołoży pan przewodniczący. Dwa lata temu Rada podjęła decyzję o wystąpieniu ze względu na to, że spadka mi wynosiła 4000 rocznie, z Borowki wynosiła 11 tysięcy. I w momencie, kiedy przystąpiono do realizacji projektu budowy wieży na Śnieżniku, była propozycja, ta spadka radykalnie wzrosła, była liczona od mieszkańca i wychodziło na to, że byłoby to może kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt tysięcy rocznie ta składka, z tego względu, że z tych składek ma być w jakiś stopniu realizowana budowa tej wieży. I to było jedynym powodem wstąpienia gminy, względów finansowych. Panie burmistrzu, ja myślę, że to ma przejść w drodze uchwały jako przystąpienie, ale jeśli na dzień dzisiejszy my jako tutaj dzisiaj radni podejmiemy taką wstępną, można powiedzieć, deklarację, że pan burmistrz też miał rozeznanie, czy będziemy chcieli przystąpić, czy nie, bo jeśli nie, no to nie będzie szło, prawda? Proszę bardzo. To znaczy, i my możemy wstępną deklarację podnieść tylko i wyłącznie, że będziemy mieli dnia do tajną. Tak, tak. To nie koszty finansowe, to musimy wyłożyć, bo jeśli my mamy brać na siebie odbiór odpowiedzialności za powstanie wieży. Oczywiście. Nie ukrywam, że decyzja rady, o której tu i władzy, że przez długoletnie była ucieczką przed ewentualnymi... Ale jeśli mamy na dzień dzisiejszy informację, że ta składka członkowska wynosiłaby w granicach 4000, ja myślę, że nie są aż takie wielkie pieniądze, a promowanie się z pozostałymi gminami byłoby o wiele, można powiedzieć, skuteczniejsze i chyba z korzyścią dla nas. Gminy do tej pory między innymi, zanim podjęto decyzję o decyzję, albo inaczej przystąpienie realizacji tej projektowej wieży na Śnieżniku, te pieniądze miały być, składka miała być przeznaczona na promocję, tam w biurze, tak, to wszyscy, to się tam tak, takie mini biuro funkcjonowało i funkcjonuje, przy czym promocja, że tak powiem, rądka była również za tą niewielką składkę tam rzadka. To jeśli będzie tutaj akceptacja ze strony, to zobaczymy. Wtedy przygotujemy projekt uchwały i... Ja sprawdzę dokładnie. Bardzo proszę. Można projekt uchwały przygotować na następną sesję i wtedy już będzie pan na pewno burmistrz w tym właśnie uzasadnieniu uchwały już dokładnie nam opisze, na jakich zasadach mielibyśmy być członkami tego stowarzyszenia. Ja bym poprosił pana burmistrza, żeby się roztropnie do tego podejść, z tego względu, że ja wiem, że panu burmistrzowi, szczególnie strona Śląskiego, zależy na tym, żeby lądek przystąpił do stowarzyszenia, ale żeby to nie było tak jak ze spółką świecią. Proszę bardzo. Można prosić, żeby taką informację przygotować na komisję do spraw gospodarczych, wtedy moglibyśmy się jak najbardziej głosowanie tego na następnie. Taką obszerną informację, panie burmistrzu, odnośnie przystąpienia do Związku Gmin Śnieżyckich, to się tak konkretnie nazywa.
Związek Miesierzycki, tak? Sprawa numer dwa. Najważniejsza chyba kluczowa, natomiast jest to znaczy. Wróciłem z rządu marszałkowskiego, jak Państwo wiedzą, i rozmowa z czterema dyrektorami powiem, jakby trzeba przyspieszyć. I boi się coś. Czego mi brakuje na dziś, tak jak ja to widzę, żeby stworzyć taki gminny plan inwestycji. Bo na co dzień, gdziekolwiek się spotykam, z kimkolwiek rozmawiam, trzeba zrobić to, trzeba zrobić to, trzeba zrobić to, trzeba zrobić to, trzeba zrobić to. Natomiast to musimy po prostu wspólnie, od razu mówię wszyscy razem, tutaj jest wspólnie zrobić taki gminny plan inwestycyjny, czyli najważniejsze rzeczy. Ale ja mówiłem o wielu. Ja teraz mówię o czymś zupełnie nowym. Czasy się zmieniły, warunki się zmieniły, a jeszcze wiele rzeczy się może zmienić i to niedługo. W związku z tym musimy od zera rozpocząć to, co na dziś dla nas, dla naszej gminy jest najważniejsze. Każdy z Państwa reprezentuje pewną część i terytorialną, i społeczną. Prosiłbym, żeby każdy z Państwa przygotował sobie dla siebie. Super, jak się mnóstwo rzeczy pokryje. Taki wewnętrzny z Państwa, czy z rozmów z wyborcami, czy współpracownikami z kimkolwiek, taki plan inwestycyjny, co na dziś najważniejsze, żeby zrobić. Jest, ruszą już pierwsze projekty dofinansowania projektów technicznych, bo tego nie mamy. Cokolwiek chcą zrobić, musimy mieć projekt techniczny uzgodnienia pozwolenia wszystkim. Zawsze barierą jest koszt, a jest możliwość pozyskania na to pieniądze. Tylko musimy przyspieszyć. Musimy najpierw wiedzieć, co chcemy, co z tych potrzeb jest najważniejsze dla nas na dziś. Musimy najpierw wysprzątać to podwórko, żeby posadzić to. To, co ja tak dla mnie powiem. Ta nieszczęsna kompostownia między Gminą Spółką Świecielą i Śmieci, rekultywacja, oczyszczania ścieków, kanalizacja i wodociągi w mieście, które się sypią na bieżąco i przydomowe oczyszczanie dla mnie, plus miskernizm. To jest to, co tak na dziś musimy w pierwszej kolejności zrobić, żeby podwórko posprzątać. W tym czasie podejść do tematu przedszkola, bo taki jest nasz obowiązek. Reszta dodatkowe rzeczy, które będą mikroprojekty, są te duże. Na to musimy już mieć projekty, one muszą leżeć i czekać w szufladzie, już przygotowane, jak tylko wystąpią środki. Musimy na to też pójść do pieniążki na przyszły rok, na cały okres. Także tu musimy się teraz skupić na wszystkim. Proszę wszystkich, żeby się nie rozdrabiać na mini tematy, bo dla nas teraz jest najważniejsze. I wszyscy razem to musimy zrobić. Bo ja jeden sam nie wiem. To jest, proszę Państwa, tak poważny problem dla nas wszystkich, a Wy też macie pojęcie stacji tego, że jesteście radnymi. Zwłaszcza chodzi o to też tereny wiejskie. Bardzo bym prosił, żeby do tego podejść, nie wiem, może w ciągu miesiąca, chociaż już ponoć od końca kwietnia ruszamy nasze pieniążki na projekt. Jeżeli ktoś z Państwa miałby przygotowaną taką listę, ja będę ją zbierał, może w formie pisemnej, wyszczególnione rzeczy, potem będziemy je razem składać, dzielić też na segmenty, czyli w zależności od tego, który projekt możemy przygotować, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktokolwiek jeszcze z innych osób, bo niestety na biuro interwencji społecznej przychodzi dość dużo, przyznam szczerze, natomiast na biuro interwencji społecznej wszystko jedno. No to musimy niestety liczyć na siebie. Dlatego bardzo bym prosił o to, żebyśmy w tym temacie spodziewali, bo widzę, że tam ludzi jest bardzo dużo przez naszą Polskę i naprawdę panów takich jak ja pewnie, którzy jest mnóstwo takich. No po prostu tak to wygląda. Tak to się zobaczy. Ale musimy wiedzieć, czego chcemy. A później wspólnie siądziemy na komisji bądź na sesji, ale zrobimy sobie taką możliwość specjalną, bo nie będziemy uchwalać, ale wyświetlimy sobie na siedlaczu i ustalimy parytety, które są najważniejsze wspólnie. Wtedy po prostu to drogą konsekwencją będziemy szli przygotować środki i zabezpieczyć państwa. To jest moja strona, taka wielka prośba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś macie pytania Państwo do pana burmistrza? Jeśli nie, ja tylko chciałbym poinformować, że jest możliwość zarejestrowania się na epua.pl. Tutaj mam takie ulóteczki, Państwu zaraz je przekażę. Jest możliwość zalogowania się. Nasz informatyk, jeśli ma ktokolwiek problemy z założeniem takiego konta i zalogowania się, to pomoże. Ja myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo możemy wiele spraw załatwić poprzez właśnie przez taki login, takie logowanie się
w sprawach różnych urzędowych, a oprócz tego będzie to bardziej rozszerzony dostęp do wszelkiego rodzaju instytucji, takich jak nawet chociażby sam ZUS, gdzie możecie Państwo, logując się tutaj, wchodzicie w stronę ZUS-owską, wchodzicie swoje dane i możecie nawet sobie obliczyć na dzień dzisiejszy, jaka będzie Wasza emerytura przy stałych składkach. Jest taka możliwość obserwowania własnego konta. Ja wiem, ale obserwowanie własnego konta, to ja mówię, to jest jedna z instytucji, która będzie, już jest podłączona do tego, do właśnie do tej domeny. Szanowni Państwo, oprócz tego dostaliście też informacje i takie pismo Stowarzyszenia Producentów Dziennikarzy i tutaj możecie odczytać sobie właśnie, że nasza młodzież uczestniczyła w takim fajnym programie i liczą na dalszą współpracę. Myślę, że to będzie też fajne i namawialibyśmy do tego. I muszę powiedzieć, że miałem to właściwie Państwu zeserować i to puścić Wam wszystkim radnym, ale nie będę się posyłał do tego, bo uważam, że to jest takie... Ja bym to traktował po prostu jako anonim. To też trafiło do Pana Burmistrza, trafiło to do Biura Rady, poszło to pismem do Pana Wojewody, więc były tam takie pewne zarzuty. A dlaczego można traktować to jako anonim? Bo podpis był mieszkańcy Lądka Zdroju. Nie wiem, kto to są mieszkańcy Lądka Zdroju dla mnie, bo nikt nie podpisał się, zmienię nazwiska, więc tam się zarzuca wiele spraw Panu Burmistrzowi odnośnie powołania Pani Wiceburmistrz, odnośnie wykształcenia. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Jeśli ktokolwiek będzie zainteresowany, to mogę to Państwu przedłożyć. Nie chciałem tego obserwować. Napisane też było o nas radnych, więc myślę, że nie ma co do tego wracać. Jak ktoś, kto by się chciał chciałbym to przeczytać, to mogę to udostępnić. Proszę, że niezbyt przyjemna sprawa. Takie anonimy docierają, nie wiem w jakim celu i co mają za znaczenie, bo w tym przypadku nawet wojewoda, że dostanie taki anonim, to nawet nie ma komu odpowiedzi odpisać, tak samo i my jako rada i Pan Burmistrz to robi. Więc trochę takie to nie jest smaczne, ale... Czy ja w tym kontekście powiem tylko jedno, że między innymi dlatego nie powiem, że co bym mówił? Gdzie to? To była rozmowa na temat zabezpieczenia pasów. Jakiś rezerwowy chodziło o działanie z etynerem. Ale spokojnie, zapewne na Pana Wojewody to pewnie też spokojnie. Pan Wojewoda myślę, że jest na to też uodporniony. Dlatego takimi rzeczami nie ma co się przyjmować. No jest to niesmaczne, muszę powiedzieć. Ale wracając jeszcze do naszej sesji, w związku z tym, że porządek obrad już się nam wyczerpał, nikt pan... Proszę bardzo. Bardzo proszę. Godziny sesji właśnie, bo Pan Przewodniczący tak wspomniał przed takim spotkaniem informalnym, że będą przesunięte, tak, czy to jest... Tak. Sesję chcemy zrobić w granicach godziny 13:30. Poniedziałek, ostatni poniedziałek. O 14:00 błagam. Jak będzie o 14, zrobimy o 14, półtorej godziny mamy do dyspozycji, bo o co cały czas chodzi nam, żeby byli do dyspozycji pracownicy merytoryczni. Proszę bardzo, nie było problemu. Pracownicy merytoryczni na komisjach, bo na komisjach ale nieraz występują nieraz takie sytuacje w sprawach różnych, że no, należałoby poprowadzić. Dobra, zrobimy to o 14. Czy dla większości odpowiada? Chyba dla wszystkich. 14 godzina. Moja cały czas propozycja jest, Szanowni Państwo, że o 14 jest sesja oficjalna. Będziemy chcieli się spotykać tutaj przed sesją. Osoby chętne zapraszam do przedyskutowania wielu spraw. Oprócz tego, co jest na komisjach, nieraz wypada coś w ostatniej chwili, więc jeśli ktokolwiek wyrażałby taką chęć przyjścia, ja jestem do dyspozycji, możemy się spotkać i wiele spraw sobie wyjaśnić. Przecież to nie musi być oficjalnie, formalnie, może być to normalnie w luźnej rozmowie i takie wyjaśnienia myślę, że są bardziej nieraz wyjaśnieniami docierającymi do osób, które będą chciały poprzeć poszczególne tematy. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Ja właśnie chciałem Państwa zaprosić zaraz po sesji na różną krótką rozmowę. Wszystkich. Zostaniemy tutaj, jeśli się.
Zanim zamknę sesję Rady Miejskiej, w związku z tym, że nie będziemy się już widzieć, Szanowni Państwo, chciałbym Państwu serdecznie złożyć życzenia świąteczne. Otrzymaliście już karteczki świąteczne podpisane przez Pana Burmistrza i przeze mnie. Jeszcze raz przyłączam się do tych życzeń zdrowych, pogodnych świąt Wielkiej Nocy w gronie rodzinnym, mile spędzonego czasu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zamykam sesję Rady Miejskiej Wodka Zdroju. Serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś jest zainteresowany, mam te foldery. Zawsze można zejść do pana tego. Tu są podwójne. To są dwa takie folderki. I to co, panie burmistrzu, do mnie tam przyjdziemy. No, to nie tylko na budżecie, to na